na uroczystości 50-lecia koła PTTK Włóczęga w Jasieniu. Uroczystości nasze rozpoczęliśmy mszą świętą w intencji wszystkich turystów. Piękną homilię wygłosił proboszcz tutejszy dr Brugę. Radosny, turystyczny nastrój wprowadził na zespół wokalno-muzyczny do Ośrodka Kultury w Jasieniu, którego opiekunem jest pan Mirosław Zyń. Bardzo dziękujemy. Szanowni Państwo, życie składa się z radosnych, ale także i smutnych chwil. Tydzień temu na wieczną wędrówkę odeszła nasza koleżanka Basia Gudzowska. Minutą ciszy uczcimy pamięć koleżanki Basi, a także naszych zmarłych działaczy Józefa Chłopeckiego, założyciela koła Włóczęga oraz Kazimierza Górniaka, wieloletniego prezesa Włóczęgi. Dziękuję bardzo. Bardzo gorąco i serdecznie witam naszych zaproszonych gości. W imieniu starosty powiatu żarskiego witam pana Michała Wałęskiego, radnego powiatu żarskiego. Witam panią burmistrz Jasienia Helenę Sagarz. Witam przewodniczącego Rady Miejskiej Jasienia pana Piotra Karolusa. Witam sekretarza Urzędu w Jasieniu panią Annę Kaszczyk. Witam dyrektora Szkoły Podstawowej w Golinie i przepraszam, w Wicinie Sławomira Muzykę. Witam zastępcę dyrektora Szkoły w Jasieniu Szkoły Podstawowej pana Grzegorza Dynowskiego. Zaproszeni byli jeszcze dyrektorzy z pozostałych szkół, nie widzę jeszcze. Pojawia się przywitanie. Gorąco i serdecznie witam kierownika Gabinetu Historii Miasta Żary, znanego archeologa, regionalistę i krajoznawcę, doktora Jerzego Tomasza Lewińskiego. Witam serdecznie wielkiego podróżnika, krajoznawcę i regionalistę, wykładowcę w Wyższej Szkole Zawodowej w Stulechowie, niegdyś mieszkańca Lubska, doktora Mieczysława Wojeckiego. Serdecznie witam koleżanki i kolegów turystów, prezesa Lubuskiego Porozumienia Oddziału, kolegę Czesława Woźniaka z Międzyrzecza. Zarządu Oddziału Powiatu Żarskiego w Żarach z koleżanką prezes Elżbietą Łopacz-Bąca na czele. Witam członków Zarządu Oddziału Wojskowego w Krośnie Odrzańskim z prezes Danutą Cierpisz na czele. Witam prezesa Zarządu Kresowego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego imienia Orlą Drogowski w Żarach, kolegę Józefa Tarniowego. Serdecznie witam koleżanki i kolegów z Oddziału Miejskiego w Gubinie z prezesem zarządu Zenonem Pilarczykiem. Witam serdecznie prezesa zarządu Oddziału Ziemi Międzyrzeckiej, kolegę Przemysława Mikołajczyka. Witam serdecznie koleżanki i kolegów z oddziału PTTK w Zielonej Górze. Niezwykle gorąco witam naszych przyjaciół z klubu Łazienki z Żar z ich niestrudzonym przewodnikiem Jurkiem Wiśniewskim. Witam prezesa klubu Murzak w Łęgnicy, kolegę Piotra Knapa.
Bardzo serdecznie witam członków naszego koła wraz z rodzinami, naszych sympatyków i przyjaciół z Lubska, Żagania, Biedrzowic. Witam serdecznie autora tej pięknej wystawy, emerytowanego pedagoga, redaktora magazynu lubskiego, fotografa, miejscowego regionalisty i turysty, kolegę Krzysztofa Bagińskiego. Szanowni Państwo, trudno sobie wyobrazić naszą działalność bez pomocy i życzliwości wielu instytucji i osób prywatnych. Za tę bezinteresowną pomoc i współpracę, szczególnie przy zaadoptowaniu naszej siedziby, a także dla tych, którzy w znaczący sposób przyczynili się swoimi decyzjami i działalnością do podnoszenia walorów turystycznych naszej gminy, chcemy podziękować poprzez nadanie oddziału honorowych nam gminy Jasień. Proszę koleżankę prezes Elżbietę Warbąca o wręczenie odznak. Znam gminę Jasień i na pewno te osoby, które ją otrzymają, tą gminę znają naprawdę dość dokładnie, a nawet bym powiedziała, że i w górę, i głębiej w dół, niż tylko na tym, po czym chodzimy. I z przyjemnością zaczynam od Edwarda Rudnickiego. Kop te drobne rzeki, trochę te źródełka. Tak? Ingrid Węgrzyn. Nawet nie wiem, co powiedzieć. Słuchajcie, Jarza Raninka, miło mi, dziękuję. Jesteśmy oddziałem powiatowym i na pewno większość osób, która tutaj jest, wie, że powiat staje się coraz mniejszy, tak się kurczy, tak jakiś malutki, wydawało mi się, że jest większy. Ale co to jest przyjechać z Żar, na przykład do Suchodołu rowerami w ciągu jednego dnia? Jasień to jest w ogóle pestka, jeśli chodzi o okolice, w którymi jesteśmy. Także na pewno znamy tą gminę. Tadeusz Owsianka. Przy okazji. Zbigniew Ragini. Zbigniew Rzeszutko. Rzeszuto, przepraszam. Miałam kiedyś koleżankę. Stało jeszcze. Gratuluję serdecznie. Jadwiga Smolnicka. Józef Górniak. Stanisław Góral. Dorota Grzebyk. Na koniec sobie przeczytam całość treści, a będzie to odznaka dla Heleny Sagasz. Polskie Towarzystwo Turystyczne Krajoznawcze, Koło Włóczęga w Jasieniu, zarząd koła, czy nadaje Helenie Sagasz odznakę honorową. Znam gminę Jasień w podziękowaniu za szczególną przychylność, wieloletnią pomoc i współpracę. Prezes Jan Krzywokulski, Jasień 25.10. Odznaki są indywidualne i każdy dostaje za coś innego. Nie tylko są to odznaki turystyczne, jest to podziękowanie, szczególne podziękowanie dla naszych sponsorów, przyjaciół, dla tych, którzy nam pomagają. No i oczywiście dla turystów, którzy mają osiągnięcia. Na przykład pan Józef Górniak, jego zasługą jest 15 południk. No za to szczególnie mu dziękujemy
pani Ingrid Węgrzyn, gdyby nie ona, to nie wiem, jakby ta w ogóle, w ogóle działalność by się tutaj odbywała. Jest naprawdę bardzo dobrą duszą, pomocą, doradcą. I tak o każdym można wspominać miło. Niestety mamy tylko 10 odznak. Być może w niedalekiej przyszłości kolejne. Będą kolejne. Dziękuję. Tak. A czas szybko leci, ale można nas 55 również za zasługi w upowszechnianiu krajoznawstwa i turystyki Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Zarząd Główny nadaje złotą honorową odznakę PTTK, koło PTTK Włóczęga w Jasieniu. Podpisał sekretarz generalny i prezes. Ale nie wiem, czy masz tam dziurkę w tym pięknym. Dziurkę znajdziesz, tak? Znajdzie się. Jak nie, co zrobi? To zrobi. To prosimy tak, jest... wobec tego. Albo damy tutaj i będziecie uprzejmi sami. Polskie Towarzystwo, Zarząd Główny. Bo to nie da się przypiąć taką, szkoda, szpileczką. Trzeba list od kolegi generalnego sekretarza. Zarówno tam, jak i tutaj Andrzej Gordon, Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, Zarząd Główny. Drodzy przyjaciele, serdecznie dziękuję za zaproszenie mnie na cudowny jubileusz półwiecza waszej turystyczno-krajoznawczej działalności. Działacie w ramach niezwykłego oddziału PTTK w Żarach, który zapisał się pięknie w historii towarzystwa. Stanowicie jego mocne i serdeczne ogniwo. Nie zapomnę, z jakim szacunkiem i sympatią mówili o was członkowie zarządu oddziału na czele i osobiście ze znanymi mi i bliskimi ludźmi, byłym prezesem, kolegą Józefem Tarnowym oraz obecną prezes Elżbietą Łobacz-Poncal. Nie zapomnę nigdy wizyty u was w Jasieniu, pobytu waszej wieży, którą adoptowaliście na potrzeby koła i porządków, które uczyniliście wokół niej. Wspominam także, z jaką dumą i znawstwem mówiliście o krajoznawczych skarbach i turystycznych atrakcjach Jasienia i jego okolic. Czuło się prawdę, żarliwość i przyjaźń, bo tylko tak można dzień po dniu budować miłość do Polski i regionu, w którym przebywacie. Tym bardziej mi przykro, że nie mogę osobiście uczestniczyć w dłuższym spotkaniu. Dużo wcześniej tego dnia zaplanowaliśmy posiedzenie Zarządu Głównego PTTK i Komitetu Organizacyjnego 17. Walnego Zjazdu Towarzystwa. Proszę więc, abyście zechcieli przyjąć w formie listu serdeczne podziękowanie za wasz wspaniały wkład w życie towarzystwa i gratuluję z okazji 50-lecia służby polskiej turystyce. Andrzej Gordo, sekretarz generalny. Gratuluję, myślę, że pięknie to wszystko jest ujęte. No i my skromnie nasz oddział po tak ważnym liście, proszę uprzejmie. Zaraz za tak ważnym listem, bo różnie można to ująć. No nie? Tak, prawda. I oddział PTTK Powiatu Żarskiego nadaje odznakę honorową Przyjaciel Łuży za szczególne zasługi w rozwoju turystyki i krajoznawstwa. Tu jest odznaka dla całego koła. Czyli druga. Nasz zarząd. I składamy oczywiście Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, Oddział Powiatu Żarskiego. Składa serdeczne podziękowania zarządowi koła PTTK Włóczęga w Jasieniu. Koleżanko, ponieważ dostaliście odznakę, proszę przeczytać. Ja coś nie czytana. No, ojej. Z okazji tak wspaniałego jubileuszu, jakim jest 50-lecie wierności w Polskim Towarzystwie Turystyczno-Krajoznawcze, pragniemy podziękować zarządowi koła Włóczęga za trud i pracę włożoną przez ten okres przynależności do towarzystwa, które jest ogromnym przyczynkiem do rozwoju turystyki, utworzenia więzi i nawiązywania relacji pomiędzy turystami z całej Polski. To wasze wędrówki, często czarną nocą, ale zawsze do celu, kształtują postawy patriotyczne, budzą umiłowanie kraju ojczystego. Koleżanki, koledzy, z szacunkiem pomagacie sympatyką turystyki w rozwijaniu zainteresowań i pasji turystyczno-krajoznawczych, a także nawyku czynnego wypoczynku. Swoją działalnością tworzycie historię towarzystwa, rozwijacie i popularyzujecie turystykę kwalifikowaną i powszechną.
Zarząd oddziału PTDK Powiatu Zarskiego z okazji Lubyuszu życzy szanownym 50-latkom zdrowia, pomyślności, satysfakcji w działalności na polu turystycznym. Życzymy wielu doznań i niezapomnianych szlaków turystycznych, sił i zapału na dalsze zmagania w turystykę w naszym towarzystwie. Pucharek dla orłów, ale nie po to, żebyście odfrunęli. Tak, i wysokich lotów wszędzie. Tak. Zaczęły, nie? Jeszcze raz i jeszcze raz. I tyle, jeśli chodzi. Zarządom Polskie Towarzystwo Turystyczno-Pojazdawcze, Oddział Powiatu Żarskiego, legitymacja, uchwałą zarządu i tak dalej, za aktywny i twórczy udział w organizacji przedsięwzięć turystyczno-pojazdawczych kolega Dominika Pas, odznaka Orli Lot. I podobnie Marcin Biliński. Gratulujemy serdecznie. Ja dziękuję. Dziękuję serdecznie pani prezes. No ci dwaj najmłodsi nasi turyści, Dominika i Marcin, faktycznie są bardzo, bardzo aktywni. Dość nam chyba na miarę takich już wybitnych turystów. Także trzymajcie dalej to, co robicie i bądźcie blisko nas. Będziecie tak samo, jak za chwilę zobaczycie się turystów, którzy już dużo zdobyli, którzy mają dużo do powiedzenia. Dziękuję. Dostaliśmy jeszcze podziękowanie za zaproszenie z redakcji Poznaj Swój Kraj, miesięcznika turystycznego. Nie mogli przyjechać, przesłali nam pozdrowienia. Ja pozwolę Państwu, że odczytam. Drodzy przyjaciele, bardzo dziękujemy za zaproszenie na obchody Waszego 50-lecia. Chętnie wzięlibyśmy w tych udział, ale nawał obowiązków nie sprzyja temu. Będziemy więc z Wami w te świąteczne dni duchem, życząc nie tylko pogody i uśmiechu na czas jubileuszu, ale nade wszystko wszelkie pomyślności w następnym 50-leciu. Doskonale wiemy, co znaczy taki czas, wszak i my obchodzimy 50-lecie Poznaj Swój Kraj. Dla rówieśnika mamy miejsce na łamach czasopisma, by cała Polska wiedziała, jak poznawaliście i poznajecie nasz kraj. Pozdrawiamy Was gorąco, redaktor naczelny Janusz Saba. Z największą przyjemnością uczestniczyć w dzisiejszym Waszym jubileuszowym święcie. Pozwólcie Państwu, że w imieniu Samorządu Powiatowego, Rady Powiatu, Zarządu Powiatu, a przede wszystkim Pana Starosty, Pana Marka Cieślaka, przekażę Państwu ten taki miły upominek z okazji Waszego święta. Z okazji 50-lecia koła PTTK Włóczęga w Jasieniu, z najlepszymi życzeniami Starosta Żarski, Marek Cieślak, Jasień 25.10.2008. Panie Prezesie. Proszę Państwa, tak jak już powiedziałem, dla mnie to wielki zaszczyt w tak pięknym święcie uczestniczyć. 50 lat to jest bardzo dużo. Pamiętam całą historię Waszego koła, ponieważ mieszkam tu 63 lata i to wszystko działo się w tym czasie, kiedy ja tu na ziemi jesieńskiej mieszkałem. Serdecznie gratuluję tym wszystkim turystom, którzy od początku trwają w tej wspaniałej, pięknej organizacji, która przybliża nam to wszystko, co nas otacza. Tworzycie Państwo piękną historię. I to nas bardzo cieszy. Serdecznie Wam gratuluję i życzę dalszych 50 lat, żeby ci młodzi turyści za 50 lat jeszcze bardziej uroczyście obchodzili to
wielkie święto. Tak jak tu już Pani wspomniała przed chwileczką. Serdecznie gratuluję i dziękuję serdecznie. Mogę sobie odczytać te parę słów dla wszystkich, skierowanych do wszystkich członków koła PTTK Włóczęga. Serdecznie pragniemy pogratulować zaszczytnej 50. rocznicy istnienia Waszego koła. Tak długi okres przeżywania wspólnie doznań na turystycznych szlakach pozostawił niezapomniany ślad na kartach kronik i Waszej osobowości. Przyniósł wiele nowych spostrzeżeń i doświadczeń i na pewno pozwoli poznać walory turystyczno-krajoznawcze naszego regionu i kraju. Pragniemy życzyć wszystkim członkom Waszego koła jak najwięcej wytrwałości w dalszym wspólnym działaniu, zdobywania nowych doświadczeń, poznawania piękna naszej ojczyzny. Szczególnie życzymy dużo zdrowia i samych miłych chwil podczas dalszej włóczęgi na szlakach. Serdecznie gratuluję. Nie będę bardzo długo mówić, ale jakoś mi tak wygodniej. Drodzy turyści, szanowni goście, bardzo się cieszę, że mogę z Wami przeżywać ten Wasz piękny jubileusz 50-lecie. Że to właśnie dla mnie przypadło wyzwanie w dniu dzisiejszym, w tym bardzo uroczystym dla Was dniu, dla mnie również. I na samym początku pragnę gorąco i serdecznie podziękować za odznakę, którą dziś otrzymałam. Jest to dla mnie ogromne wyróżnienie. Wyróżnienie, no i tak się zastanawiam, za co, bo szczerze powiem, że to Wy robicie bardzo dobrą rzecz na rzecz naszego środowiska w zakresie promocji naszego miasta, w zakresie promocji naszej gminy. Ja tylko dokładam odrobinę, cegiełkę, którą mogę dołożyć w momencie, kiedy o coś mnie tam poprosicie, czy też no, z własnej inicjatywy. I jeżeli już powiedziałam, że to Wy robicie wiele na rzecz naszego regionu, to wspomnę chociażby to, o czym było przed chwilą powiedziane. Zasługa Józia Górniaka i ten nasz południk. Jest to dodatkowy punkt naszej historii, naszego miasta. Czy chociażby Jagoda Smolnicka i ta wieża, która jest dodatkowym elementem upiększania naszego regionu, wartości naszego terenu i za to właśnie serdecznie ja dziękuję. Jeżeli chodzi o Waszą działalność tu na miejscu, o Wasze zaangażowanie, jesteście ludźmi bardzo aktywnymi, nieszczędzącymi sił, poświęcającymi własny czas na rzecz naszego miasta, naszej gminy. Wasza współpraca z dziećmi, z młodzieżą, kontynuacja tych zadań. To, co robicie, chociażby ten turniej centralny Poznajemy Ojcowiznę i nasz laureat w konkursie centralnym. To jest zasługa turystów i nauczycieli naszej szkoły. Ale to jest jednocześnie promocja naszego miasta. Wspomnę jeszcze o jednej promocji. Ten 33. centralny turniej, zjazd turystów, krajoznawców, Czak, który będę pamiętać tam pod wieżą. Wtedy, kiedy zjechało tyle osób z całej Polski, ze wschodu i zachodu, z północy i południa, ta lista naszych gości była bardzo długa. I ta konferencja, która była podsumowaniem tego zlotu, to była kolejna, olbrzymia promocja naszego miasta i naszej gminy. Kolejne podziękowania z tej okazji. To, co robi Zbyszek Kasprzak. Ja zapisuję historię. To jest naprawdę regionalista. I Zbyszku, to jak przyjedzie ta telewizja Polonia we wtorek, to ty nie możesz powiedzieć, że nie, że ty nie udzielisz wywiadu. Ty masz tak bogatą wiedzę. Ty masz tyle rzeczy do przekazania. Więc bardzo proszę, spotkaj się, przekaż tę wiedzę, bo jesteś naprawdę człowiekiem, który spisał historię naszych wsi, spisał historię naszego miasta i bardzo aktywnie uczestniczysz wtedy, kiedy przyjeżdża ktoś i pokazujesz te nasze zabytki, które mamy do pokazania. Podobnie Zbyszek Firlik, wymieniony Edek Rudnicki.
Jesteście naprawdę bardzo, bardzo cennymi ludźmi w naszym mieście i serdecznie Wam za to dziękuję. Ale zbliżać się będę już do końca, bo ja jak się rozgadam, to mi trudno niekiedy ten mikrofon zabrać. Chciałabym Wam wszystkim, drodzy turyści, z daleka, z Międzyrzecza, z Krosna, z Żar, ze wszystkich miejscowości wymienionych i niewymienionych, złożyć serdeczne życzenia i podziękowania za Waszą działalność i życzyć Wam szczęśliwych szlaków turystycznych, ile wyjść, tyle powrotów. I tak jak powiedział ksiądz prałat w czasie mszy świętej, że Wy w czasie Waszych wędrówek to nie macie różnic. Czy to jest młody, czy to jest człowiek, który szczęśliwie przeżył 80 lat, jesteście równi, jesteście przyjacielami, służycie sobie radą i pomocą. Więc tej radości na Waszych szlakach, dalszej takiej aktywności bardzo Wam życzę i za to, co zrobiliście dziś, serdecznie dziękuję. A ten pamiątkowy taki puchar z globusem, abyście mogli te szlaki swoje pokonywać coraz dłuższe, nie tylko rowerami, a być może samolotem na inne kontynenty. Tego Wam życzę. Dziękuję bardzo. Jeszcze nie czytam, bo już wszystko powiedziałam. Proszę. Ja chciałam Wam pogratulować z tej okazji. Myślałem, że z tym pudłem pojadę na wieżę, ale już było takie tutaj nastąpiła kolejność rzeczy, to niestety muszę się wystawić z tym pudłem. Pogratulować Wam na pamiątkę 50-lecia, żeby to zostało. Życzyć wszystkiego najlepszego. Atmosfera między nami turystyczna jest bardzo dobra. Znamy się, często uczestniczymy w wspólnych imprezach. Chciałem tylko potwierdzić to, co Pani burmistrz mówiła. Ja brałem pierwszy raz udział na Czaku w Żarach i już biorę na wszystkich następnych brałem udział i wszyscy w całej Polsce bardzo dobrze wspominają ten Czak, a szczególnie Jasień, ten placek tutaj, to powitanie z zespołem muzycznym. Naprawdę to jest, wszyscy mówią, że to był jeden z lepszych Czaków. Także gratuluję i życzę wszystkiego najlepszego. Obyśmy się za następne miesiące. Witam Was bardzo serdecznie na takim wspaniałym jubileuszu. Pragnę nadmienić, że tydzień temu nasz Wojskowy Oddział PTTK obchodził co prawda bardzo skromną uroczystość, bo 25 naszego oddziału. W związku z tym chcemy dzisiaj właśnie Państwa uhonorować naszym medalem z okazji 25-lecia naszego oddziału. Listu nie czytam, bo wszystkie życzenia są tak szczere, płynące z głębi serca za Waszą właśnie pracę społeczną, za oddanie turystce, że na pewno tu nic nowego się nie wniesie. Niech ten nasz medal i te słowa pozostaną Wam długo, długo w pamięci. Życzę wszystkiego dobrego właśnie na tych turystycznych szlakach. Przepraszam najmocniej, że korzystam z okazji, ale na naszym 25-leciu nie mógł być nasz prezes Lubuskiego Porozumienia Oddziałów. I właśnie dzisiaj, Czesiu, chciałam Tobie bardzo podziękować za pomoc i współpracę, jaką Wojskowy Oddział PTTK otrzymywał przez wiele lat naszej wspólnej działalności. Ja bym chciał pogratulować z okazji 50-lecia i życzyć następnej 50-tki, przynajmniej tak udanej. Dziękuję, ale jeszcze nic nie powiedziałem. Proszę Państwa, w imieniu Stowarzyszenia Lubica, w imieniu Szkoły Podstawowej w Wicinie chciałem bardzo serdecznie pogratulować naszym kolegom, przyjaciołom właśnie z PTTK w Jasieniu, Klubu Włóczęga, który cały czas od początku istnienia zarówno stowarzyszenia, jak i również działalności szkoły wspiera wszystkie działania, które podejmujemy turystyczne, pokazuje nam, w jaki sposób możemy organizować turystykę i propagować turystykę wśród młodzieży, jak również pomaga nam w organizowaniu rajdów, tras rowerowych. Po prostu służą nam swoim ogromnym doświadczeniem, swoją ogromną wiedzą, której po prostu nie można sobie tak zdobyć. To są lata
wędrówek, lata jazdy na rowerze, lata po prostu spotkań różnego typu rajdów, które po prostu później procentują tym, że my jako młodsze, powiedzmy, młodsi koledzy ze Stowarzyszenia Lubica, które istnieje dopiero piąty rok, możemy w ten sposób się na ich doświadczeniu oprzeć i uczyć. Za co im serdecznie dziękuję w imieniu Stowarzyszenia, jak również w imieniu nauczycieli ze Szkoły Podstawowej w Wicinie. Dziękuję bardzo. Taki skromny prezent do biblioteczki PTTK. Delegowana do typowo służbowych czynności, a teraz osobiście od oddziału oczywiście życzymy wspaniałych następnych jubiłuszy i faktycznie, kochana młodzieży, wszystko przed wami. Najwspanialsza szczytna letnicza, rocznica też, tak jak to wspomniał pan radny powiatu, że pamięta, kiedy to się wszystko rodziło, a oni są właśnie w tej chwili takimi nastolatkami. Ja chciałam powiedzieć, jak już tutaj widzę tyle wspaniałych ludzi, że mamy następne ważne wyzwanie. Jak już tu jesteście, to pewnie możemy od was taką deklarację zdobyć, że nam pomożecie. Mamy w lipcu, w sierpniu od 8 do 17 sierpnia dużą, bardzo dużą imprezę centralną następną. W przyszłym roku oczywiście, jak w sierpniu, czyli w najbliższym. Centralny zlot turystów, kolarzy, gdzie spodziewamy się około 400 osób z całej Polski, która będzie jeździła, czy którzy będą jeździć po całej okolicy, po całym naszym powiecie, ale i poza nas powiat, bo trasy są stuparokilometrowe, więc jak tak dobrze się rozpędzą, to nie wiem, czy do Krosna i do Gubina nie zajadą. Jeżeli już tak dobrze wszyscy się bawili przy tej wieży, to nie jest powiedziane, że nie możemy podobnej imprezy pod wieżą zrobić, żeby tak ludzie wspominali, bo to, co powiedział kolega Zenek, to prawda, że pamiętają wszystko, co się dzieje, co się działo na Czaku, a mniej pamiętają następne Czaki, na których ja też miałam okazję tu z Zenkiem na następnych bywać. Także jak chcemy promować swój teren, to naprawdę turystyka jest doskonałą okazją i warto w to inwestować. I życzę, żeby gmina Jasień była tak znana, jak te odznaki, które państwo otrzymaliście, czyli naprawdę, żeby tak poznali gminę Jasień, jak tutaj państwo znają. Gratuluję na ręce Krzecha. Wszystko przewodniczącego. Ktoś z państwa jeszcze zabrać chce głos? Dobra, przejdźmy do dalszej części naszego spotkania. Szanowni państwo, w październiku 1958 roku wielki pasjonat turystyki, przyjaciel młodzieży i niestrudzony piechur Józef Chłopecki założył przy fabryce maszyn budowlanych ZRM w Jasieniu koło PTTK Włóczęga. Historię powstania koła, jego działalności, jak również oddziału PTTK w Lubsku przybliży nam również wielki turysta dr Mieczysław Wojecki z Zielonej Góry. Bardzo proszę. Państwa, taka okazja jak dzisiaj szybko się nie powtórzy. Dlatego nie pamiętam, żeby oddział czy koło PDK prosił o 50-lecie danego życia. A już jestem po 50, jak i wy. Ale cieszę się, że tylu kolegów spotkałem, tylko brakuje mi młodzieży. Ale nie w sensie, żeby skrytykować organizatora, bo specjalnie scenariusz ma napisane, że młodzież się schowała teraz i się potem pojawi. Ale żeby to na państwo nie było, robiło wrażenia, że ich nie ma. Są, bo to w tym koncercie występowali. Ale często do organizatorów nie dociera prawda. Gdzie jest ta młodzież? Dlatego mówił o tej aktywności. Ja chcę powiedzieć, że aktywność jest różna. Nie ma w życiu ludzi niezastąpionych. Nas zastąpi. Nieraz nam się wydaje, prawda, że jesteśmy wszyscy mądrości, jesteśmy najważniejsi w środowisku. Przyjdą po nas inni, którzy będą tworzyć, poprawiać, ulepszać. Bo czasy się zmieniają, nie są takie same. Narzekamy na młodzież. Młodzież nie jest ma, to po prostu trzeba tą młodzież kochać, lubić i wędrować z niej. Jak powiedziałem, cieszę się, że na tej sali widzę wielu znajomych turystów z lat działalności jeszcze lubskiej, jasieńskiej. Nie obrazicie się państwo, jeśli przeczytam i wymienię, kogo ja dzisiaj spotkałem. Jeszcze raz, bo to te nazwiska szybko uciekają.
ale z każdą osobą spotykaliśmy się na szlakach. A więc Edek Rudnicki, Danusia Cierpisz, Woźniak, Łatwiński, Zielony Mój, Motylowiec, Bierczychowicz, proszę Państwa, Józek Tarniowy, Bagiński, który ma piękną wystawę, Krzysztof Bagiński, który w PTT-ku był na wiceprezesem Narodowego Oddziału, Zenek Pilarczyk, Zdzisław Rzeszuto, bardzo zasłużony Rakowa Wytrzegna, Włodzimierz Kowalski, Wiśniewski Jurek, Firlik, Raj, Brzega, Miałojtek, Knap, Kasprzyk, Sobera, Kuczar Ryszard, dzisiaj pani obecny Kuczar, Jaworski Włodzimierz i tak dalej, proszę Państwa. Przepraszam, że go się ominąłem. Nawet z Berlina przyjechała Basia Krawczyk, proszę zobaczyć, nasza królewna. Pamiętam, jak byliśmy razem na imprezach, gdzie była uczęga, to w Bułgarii, jak jechaliśmy, to po drodze nocowaliśmy, gdzie się dało, nawet w kukurydzy. Ale Basia spała w słonecznikach jako królewna. Także, proszę Państwa, to są bardzo, bardzo miłe wspomnienia. Także, no nie powiem, że mnie wyrobiono w przedstawieniu działalności uczenia, to jest dla mnie przyjemność jako nauczyciela wędrującego całe życie, a zresztą nasze życie to jest wędrówka. Całe życie to jest nasza wędrówka, proszę Państwa. Tylko jak ja powiadam, powinniśmy się przestrzegać regulamin turystyczny. A regulaminy turystyczne mają często po 10-15 punktów, są tak długie, że nie jesteśmy w stanie zapamiętać. Każda wędrówka to jest przygoda. Pierwszy punkt regulaminu wycieczek jest taki. Miej oczy i uszy otwarte. Tak. I taki jeden mnie się pyta, 18-latek, proszę pana, ja widzę, nie musi pan mi to przypominać, ja słyszę, dobry słucham. Tak. I jest taki szkolenie obóz PTSM w Łódźwie Lubuskim. Tak. I tak się zagadał z dziewczyną, że równo w czoło słup wysokiego napięcia, z cementu słup. I zaczęła cieknąć krew, koniec wycieczki do lekarza. A ja mówię, no i widzisz, cymbale, nie słuchałeś mnie. O, proszę pana, miał pan rację. 18-latek, prawda? Tak. Także, proszę państwa, wycieczki kształcą, uczą, wychowują. No i dobrze, mamy jakieś wzorce, na kim się opierać. No smutno jest zmiana pokoleń, że wśród nas nie ma takich osób zasłużonych dla ziemi lubsko-jasieńskiej. Z niektórymi działałem, a z Lucjan Grzeja, proszę Państwa, Grzeja z Lubska. Mały, ale wielki duchem. Tak. Nawet do wyglądu nie przykładam wielkiej wagi. Ważniejsza jest wiedza, umysł, a to, że ja w wyświetlanym kariturze chodzę, to dla mnie nie jest ważne. Rysiek Mulawa, przymierzający Kazio Górniak, proszę Państwa. Jaśmina. Żagania, Jurek Wilczaruk, Drozdowski, Jasio, też Olimp zdobywaliśmy z Drozdowskim. W wieku 40 lat, turyści, prawda? Nie jest powiedziane, kiedy odchodzimy to dobrze, prawda? Czy to jest wielka wiadomo, ale byli wśród nas, działali i pozostawili pamięć, proszę Państwa. Tak. No ja chcę powiedzieć, każdy z nas ma jakieś, oprócz zainteresowań, osiągnięcia. Także to, że dzisiaj o Grzei, że Grzeja ma swój plac w Lubsku, że o nim się pisze i tak dalej. Całe szczęście, że kiedy mieszkałem w Lubsku, to wszystko zanotowaliśmy w różnych książkach. Trzeba teraz sięgnąć do tego wszystkiego. Tak. Jak się w życiu nam układa, jest różnie. Miał Lucjan też swoje problemy. I w pewnym momencie ja mówię, no to zapisz się do PTT-ka. Bo kiedyś Edek Rudnicki powiedział w ten sposób, kiedy siedzieliśmy u Lucjana Grzei i tam jakieś coś popijaliśmy, coś z huby, coś nie dało pić. Tak. Edek mówi, Lucjan, chcesz być od żony z daleka, zapisz się do PTT-ka. No i Lucjan wziął sobie to do serca i proszę Państwa, zawsze razem tam jeździliśmy na, bo my taką spełnialiśmy działalność krajoznawczą, turystyczną, oprócz wędrówek. No i proszę Państwa, to Lucjan jest zastąpiony, który kończył studia w Rostowie, znał rosyjski, perfekt niemiecki i to ten język gotycki. I to, co dzisiaj mamy, te teksty o Lubsku przetłumaczone, dzięki Lucjanowi. Bo jak ja policzyłem, to chyba 30 publikacji wyda. Także proszę Państwa, ile mi czasu dacie, nie wiem, no,
pół godziny. Chcę od razu wyjaśnić. W historii pełnej klubu uczęga nie da się przedstawić oddziału PDDK. Ja mógłbym czytać godzinę, bo mam to przygotowane na piśmie, ale zanudzę Państwa. W związku z tym ja będę powoływał się na pewne motta, cytaty i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że to bardziej w głowie pozostanie niż... Bo pełnej historii nie przedstawimy. Gdyby te kroniki były wcześniejsze, lepiej prowadzone, gdyby były artykuły na ten temat, w to i owo, takie czasopisma, które wychodziły i gdzie indziej, to wtedy można by historię przedstawić. Także to, co mówimy, ja, ktoś inny, nie jest zawsze pewny. W związku z tym chodzi o to, żebyśmy dzisiaj wyszli z sali i czuli taki pewien niedosyt. Tak. No tutaj jeszcze witam kolegów Zielonej Góry, Fedorowicz, Bryl, którzy piszą do Gazety Lubuskiej. Przyjechali, proszę Państwa. To już ludzie nie pracują. Czas mają wolny. I kiedy usłyszeli, że to Uczęga wchodzi w swoje 50-lecie, no przyjechali, zostawili inne wyjazdy. I ja przy okazji się z nimi zabrałem, także im z góry dziękuję. Także tutaj przeróżni są ludzie na tej sali, piękni, młodzi. Życzę Państwu, kiedy ja będę mówił, żebyście się czuli tak w domu, załóżcie nogę na nogę, żebyście nas sztywni nie byli. Opuśćcie pasa sobie, bo naprawdę ziemia lubsko-jasieńska jest piękna. Piękna i znana jest w całej Polsce dzięki naszym relacjom, które się ukazują w różnych czasopismach, Poznańskim Kraju i tak dalej. Także co jakiś czas zwróćcie uwagę tam na artykuły o naszych terenach. Tak jak w tygodniku powiatowym Zenek Pilarczyk zawsze imprezę opisuje, czy Józef Cieślak. I to jest najcenniejsze, proszę Państwa, przegadać to możemy, przegadać cały dzień, ale słowo pisane się liczy, jak mówili starożytni Grecy. A jak wiecie, ja trochę Grecją się interesuję i każdy z Was trochę Grekiem jest. Dlatego, że jak powiedział świętej pamięci profesor Górski z Torunia, w naszej słownictwie jest ponad 5000 słów pochodzenia greckiego. To jest dużo, proszę Państwa. A więc my gadamy niczym Grecy. Także trzeba sobie to uzmysłowić. Uboleję tylko, że ta turystyka nie jest pochodzenia greckiego. Tour, prawda, ruch. Ja tylko przypomnę, że po raz pierwszy w słownictwie turystyka, bo każdy się tą turystyką zajmuje, pojawiła się w 1838 roku w powieści Stendala. Może to ten Stendal, co mieszka w Żeganiu. W powieści Pamiętnik turysty. To jest taka książka młodym człowieku, który wędrował po świecie i szukał sensu życia. I tak często bywa, że my jesteśmy weseli, podróży. Wędrując, wtedy się najlepiej czujemy. Wtedy mamy przed sobą obraz minionych lat. Także, proszę Państwa, kto za młodych lat nasiąkł to turystyką, wędrówką, wzbogacił swoją wiedzę, doświadczenie i na pewno jest zdrowszy. Na pewno jest dobrze, że się rusza, bo te hasła to wszyscy znamy. Ruszaj się, bo zardzewiejesz, prawda? Drugie hasło. Cudze chwalicie, swego nie znacie, sami nie wiecie, co posiadacie. Często tak bywa, że o Warszawie dużo powiem, o Krakowie i tak dalej. Tak, a tu mamy co? I południk 15 stopni, i najmniejszy krzyż w Polsce po górniku kościół. I jeszcze coś mamy, i wieże mamy, gdzie koło Uczęga ma swoje siedziby. Także dobrze, że tak współpraca z władzami się dobrze układa, bo inne władze nie dostrzegają tego problemu. Niedawno mój znajomy wydał książkę o mojej gminie. Myślicie Państwo, że wójt dołożył grosza? Guzik dał, nie dał. I dlatego dobrze, że władza wspomaga publikacje, wydawnictwa lokalne i tak dalej. Może przez to, że teraz kobieta rządzi jasienie, prawda? A te kobietom dużo można zawdzięczać i chwała im za to. Także, proszę Państwa, przeczytam Państwu wiersz Hałasińskiego Motto. Bo nie byłoby historii, gdyby nie było działaczy. Taki jak tutaj kolega, jak wina sali, prawda? Bo każdy oddział jakiś tam leci sobie, będzie obchodził. Posłuchajcie, króciutko, cztery linijki. Józef Hałasiński, co powiedział. Historię tworzą ludzie. Dlatego historia jest biografią człowieka i dlatego biografia jednostki ludzkiej jest częścią historii. Także, proszę Państwa, oby takich biografii jak ten, jak Firlik, jak Tarniowy, jak
Kazio Górniak i inni, to była zmiana pokoleń, prawda? Kazio Górniak o naszej działalności się potem pojawił, ale o tym Chłopecki, który stworzył oddział Włóczęga, napisał piękny wiersz Jesteś Lubuszaninem. Przeczytam. Wydawaliśmy w Lubskie, jak mieszkałem, takie zeszyty, zobaczcie. Lubskie zeszyty historyczne. Tu taki zwariowany, pozytywnie pokręcony Wojecki chciało mu się, prawda? Rygiel popierał jako dyrektor zakładu i tam takie coś wychodziło. Ale o tym się nie mówi, o czym Edek pisze w publikacjach, że do w tego typu działalności krajoznawczo-turystycznej dokłada się własne pieniądze. I tego my nie liczymy, prawda? Czy fotografii, to robimy zdjęcia, prawda? Wiersz Chłopeckiego, który dla młodzieży powinien być wzorem, prawda, a wzorce trudno dzisiaj te znaleźć, chociaż on sam o sobie, mam jego takie wspomnienie, pisał, że jest ponurakiem. Ale serce miałem, tak każdy, także nie oceniajmy ludzi po wyglądzie. Wyglądacie, załóżmy, smutno, ale serce macie wspaniałe. Ja też całe życie wyglądam, prawda, bo taki się urodziłem, taki jestem w genach i tak dalej. No, nie będę Danusio Cierpisz, która jest zawsze uśmiechnięta i ładnie ubrana, prawda? Bo ona taka jest. Obchodzili niedawno 25-lecie, proszę Państwa. Jak to fajnie, jak to w małżeństwie razem działają. Joachim, Danuta, nawet ktoś powiedział w Krośnie, wszedł na salę jakiś taki człowiek, chyba członek RDK, mówi, słuchajcie, gdyby Danusi Cierpisz nie było, to by nie było oddziału wojskowego. Właśnie. I cała rzecz tkwi w tym człowieku. Budujemy machy, wydajemy pieniądze, zadłużamy się jak Uniwersytet Jagiellonski, prawda? Ładował kupę pieniędzy w nowe machy, przyjdzie niż. Tak. No, tyle uczelni jest. Dzisiaj już niektóre kierunki podają, np. fizyka nie rusza na uniwersytecie. Po prostu powinniśmy ładować ludzi i w młodzież. Młodzież. A są takie szkoły, gdzie nie mają pieniędzy nawet na nagrody. Nie chcę tego komentować. Józef Chłopecki, Jasiu, jesteś Lubuszaninem. Nie pytam, gdzie świat ujrzał. Dziś jesteś na ziemi lubuskiej, jak to się sprawdza, w województwie lubuskiej. Jesteś i pozostaniesz. Na tej ziemi swą wiedzę zdobywasz, poszerzasz. Tu dziś już pracujesz, pokochaj ją, poznaj. Dla niej pracuj i żyj. Ona twą ojcowizną. Powróciliśmy na nią prawem dziedzictwa. Tu pozostaniemy na wszystkie czasy. Tu, na każdym kroku, zetkniesz się z murami ogromnymi, z grodami porodnymi, zabytkami przyrody. I trzecia zwrotka. Wszędzie dojrzysz świadectwo jej polskości. Wielka jest ona swą przyszłością. Piękna są krasą lasów i borów, jezior, rzek i strumieni. Bogata ziemia, żyzna. Jej oddal są pracy i życie. Tyś Lubuszanin. Prawda, że piękny wiersz? Tak. On propagował to hasło, że tu byliśmy, jesteśmy i będziemy. I chyba to hasło się sprawdza i ziemi nie opuścimy. Teraz popatrzcie Państwo na drugiego artykułu. Zawsze podziwiam tych małych wzrostów. Stasio Góral, tam siedzi z tyłu, zobaczcie skromnie, ja mógłby tu z przodu siedzieć. Bo tam taki niski wzrost jest. Stasiu, pokaż się. Jesteś z Jasienia. Prawda? Nie wyprowadziłeś się. Czytam historię, prawda, że gdzieś wzrosło pół z 12 do 36, które potem dokumentację prowadziły, a to jest żywy człowiek. Popatrzcie. Artysta, może niektórzy po raz pierwszy oglądali. Cały zeszyt namalowany. Powiększy zrobić wystawę. Szliśmy pieszo, Włóczęga robiła raj z Gubina do Lubska. Co krok przystanek i coś tam piliśmy po drodze. Że pod Lubskiem to już tak nam szumiało w głowie to piwo, czy tam coś innego było, bo to Iżeja jeszcze wtedy żył. I Stasiu mówi, o już skończyłem malować, chcesz zeszyt? A ja mówię, pewnie. I tam chyba przechwyciłem ten jeden zeszyt, pokazuję, potem mi znowu przysłał. Zobaczcie Państwo, jak się rozejrzymy w swoich środowiskach, ile tu zdolnych ludzi mieszka. Trzeba ich wykorzystać, prawda? I wykorzystaliśmy dzisiaj Krzysztofa Bagińskiego. Proszę bardzo, na Kresach się urodził, artysta fotografii. Zobaczcie, w Lubsku mieszka i skromny człowiek, brodaty. Przypomina mi Edwarda Paję z Warszawy,
który uwielbiał turystykę rowerową, zawsze ten ekspresie się pokazał. 85 lat przeżył, proszę Państwa, jako pułkownik wojska polskiego, geograf, doktor geografii, znający 6 języków, Edward Pyle. Nie wiem, może Państwo coś nazwisko mówi. W wieku 53 lat nogi odmówiły posłuszeństwa. I lekarz powiedział, no proszę pana, pieszy albo rowerkę, niech pan sobie jeździ. Ja bym wybrał rowerkę. I on tak zaczął jeździć, bo pochodzi z pod Przemyśla, Makowiec i w Warszawie przy ulicy Grzeczono, tam numer ileś mieszka, proszę państwa. I tak sobie zaczął jeździć w kierunku Puszczy Kalpinowskiej, bliżej go, tak. Coraz dalej, tak, wyżej, niżej, średnio, dobrze. Jeszcze tak, dobra. I proszę Państwa, jeździł po Polsce, potem obrał sobie hasło, no bo żona najpierw narzekała, ale w końcu mówi, jak on tak chce jeździć rowerem, ja nie lubię, to wolę pociągiem. I on tak sobie jeździł wzdłuż największych rzek Europy. I proszę Państwa, od 76 roku do 80, do 98 czy 9 roku ponad 300 km przejechał rowerem, wszystkie kontynenty przejechał. Że? Tysięcy, ponad 300 tysięcy, tak. Proszę Państwa, i on takie hasło ukuło, ja powiedziałem motto, ruszę się do zardzewieć, to jest bardzo aktualne, prawda? No, taki temat będę miał u Jurka Łatwińskiego, prawda, Jurek? 19 listopada, bo to tak przy okazji, jak jesteśmy, to pochwalmy się. Ja na zasadzie powiem może to, co Kodarwiński powiedział. Jak nas nie chwalą, a przeważnie chwalą przez zazdrość, bo za dużo robimy, zobaczcie Państwo, jak za dużo robicie, to was zjedzą w każdym środowisku. Bo nie kraczemy jak te wrony. Ja całe życie mam do czynienia z takimi ludźmi. Co tu zazdrość? Człowiek jako nauczyciel ma pieniędzy, żyje kosztem drugiej pensji, pożycza. A to, że coś się opublikuje, napisze, zazdrościć, proszę Państwa. I to potem pozostaje w Bibliotece Narodowej, w Bibliotece Wojewódzkiej. Nie ma czego, proszę Państwa. Także, bo w tej chwili, kiedy ja mówię w telewizji, program leci, gdzie ja mówię o Grekach w Polsce. O godzinie 12. Etniczne klimaty. TV Info. Tak, to informuję Państwa, że ktoś jak Wam nagra, to obejrzyjcie. A tam strzeli z tyłu mój student, mój Pana, jako pierwszy już mi nagrał, dzisiaj powiedział, mówi, w internecie gdzieś nagrał program, ale tylko mówi pół godziny, ale w telewizji leci godzinę. To znaczy, może ktoś mi drugi jeszcze nagra, będę miał godzinny program o Grekach z Gorzelcu, gdzie występował Paulus Raptis, czerwone gitary, proszę Państwa, Andrzej Grabowski z Kiepskich. Mówił o tych kawałach polskich, greckich, zresztą pan zmyślał. Nie ma takich kawałów, ale wszyscy go słuchali, proszę Państwa. I o to chodzi, prawda? No. Że umiał tą wiedzę przekazać, że miał zainteresowanie. Dalej, że to był festiwal 11. Tak, przepraszam, że zbaczam z tematu. Ale proszę Państwa, promocja, to co robi koło Włóczęga. Rusza młodzież, że to ono istnieje. Że to będzie opisane, to uroczystość jest bardzo ważne, by promować miasto, wieś i tak dalej, i tak dalej. I teraz wyobraźcie sobie Państwo, że z Gorzelców Festiwal Piosenki Greckiej to jest jedyny poza Grecją. No to kto może prowadzić? Tylko zwariowany jakiś człowiek. To co nadal wraca. A tym człowiekiem nazywa się Nikos Chrusketos, który był radnym z Gorzelców. I może Państwo go kojarzycie, tańczy ze zespołu Helen, Orfeusz i tak dalej. No i zorganizował dzięki przyjaciółom, sponsorom. Dzisiaj są bardzo ważni sponsorzy. A burmistrz Gorzelca nie dał pieniędzy. No i teraz cóż, no gdyby się pogniewał, ten Nikos Chrusketos powiedział, a po co mi ten festiwal? Pieniędzy brakuje, ale koledzy, przyjaciele nie dopuścili. Dlatego te, proszę Państwa, kryzysy są bardzo, bardzo ważne. Jak my jesteśmy, my całą wioskę możemy rozwalić, pobudzić do działania i tak dalej, i tak dalej. Zachęcić młodzież do wędrówki. Zależy to, jaki dyrektor muzyka jest. Jak lubi wędrówki, to dzieci będą wędrować. On się jeszcze z Ludzka zdarzy. Uczy moje córki. I stąd tak powołuje się na te nazwiska. Weźcie Kostchorze koło Krosna. Pielęgniarka z Krosna przeprowadziła pani Ewa Klepczyńska, prawda? Kobieta roku. Tak? Co ona tam stworzyła? Cuda. I dzięki tym ludziom coś dzisiaj się dzieje.
i mówimy, o jacy my jesteśmy aktywni. Wystarczy dwóch zapaleńców pozytywnie pokręconych ludzi, się coś dzieje. A ktoś z boku obserwuje, mówi, no może warto do tej grupy się zapisać. Tak, bo z partią, bo z Solidarnością, przecież były miliony ludzi. Ludzie, nikt ich nie przymusza, zapisywali się, a potem to wszystko padło. Bo jeśli to jest naturalne, od serca robione, proszę Państwa, to się chce działać, chce się przyjechać na, tego, na taką imprezę, proszę Państwa. O, i drugie hasło jest takie jeszcze wodne w turystyce. Żeby nam się chciało chcieć, jak nam się nie chce. A naprawdę w takim wieku jest i wiele lenistwa, bardziej nam się nie chce niż chce, tylko terminy nas do czegoś zobowiązują. No i Edward Paja, który już nie żyje, proszę Państwa, w wieku tam 80 tylko zmarł i Rembrandtowy pochowany jest w Warszawie, proszę Państwa. On takie hasło mówił, dlatego że poznałem go w Warszawie i ściągaliśmy go chyba 6 razy. On i w Gubinie, był i w Krośnie, bo to jako wojskowy pułkownik, a tyle języków znał, i przewodnik, i pilot, i tak dalej, i tak dalej. On coś takiego powiedział, że człowiek może 4 razy 25 lat żyć. 4 razy 25 lat. Psychologia mówi, że każdy człowiek ma już zapisane w genach, że powinien żyć 160 lat. A nie żyjemy dlatego, że ze względu na ten styl życia. Palisz, pijesz, miliony tego jest w Polsce. Dalej, hipokinezja, brak ruchu. To, co się teraz u młodzieży obserwuje. Szkoła, siedzą. Na WF zwolnienia dają. Komputer, siedzą. Śpią. No jak ci młodzi mają być zdrowi, proszę Państwa? O, do wojska nie chcą iść. Po wojsku to był mężczyzna, prawda? No, ja w wojsku nie byłem, ale na szkole rozumiesz. I opalałem się na plaży. Ale byłem w wojsku. No takie miałem zadanie. Wszystko się w życiu może przydać. Może nie teraz. Może nie teraz. Bo młody, to wydaje się, że świat może zwojować. Ale proszę Państwa, z perspektywy czasu, mając ileś lat, my wspominamy swoich nauczycieli, tak, że oni byli dla nas wzorem, jak Kłobecki, dla tych wszystkich, co go znali, przecież Edek Rudnicki i legitymację PTTK otrzymał z rąk Kłobeckiego. Tak. No, także proszę bardzo, ile to lat upłynęło, tak. I nadal należy do PTTK się spotykać. Pomijając to, jakie masz pomysły, ale o tobie powiem później. W każdym razie 130 lat możemy żyć, proszę Państwa. Także z uwagi, że tu przyszliście, jesteście dzięki turystyce w dobrej kondycji i obyśmy jak najdłużej jeszcze mogli ciągnąć coś sobie pozostawić. Co to znaczy 4 razy 25 lat? Fajne hasło, proszę Państwa, do propagowania. 25 lat uczyć się, może to młodzieży tak nie bardzo odpowiada, ale policzmy. Przedszkole, średnia, podstawowa, studia podyplomowe, potem znowu się uczymy, w niektórych zawodach całe życie. Tak. 25 lat tylko pracować, no po co 40 lat pracować i tam te 1200 emerytury, czy tam 1000 i tak dalej. 25 lat podróżować, o to już jest gorzej i proszę Państwa, tak na zewnątrz. 25 lat odpoczywać. I teraz zauważcie, z tym odpoczynku, jak jest, jak widzę Niemców w Zielonej Górze, od razu po ubiorze, po zachowaniu, ja widzę, że to nie jest Polak. Bo on jest zadbany, on dużo jeździ. A turystyka na czym polega? Jedziemy, żeby nie tylko poznać, są dwa elementy, krajoznawstwo i turystyka. Wypocząć, zregenerować się. Proszę Państwa, to co się dzieje dzisiaj w świecie, w firmach, w zakładach, w urzędach, to sami Państwo wiecie. Korupcja, afery i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No nie dziwmy się, że ta młodzież troszeczkę jest zagubiona. I dobrze, że na tej imprezie to młodzież ciągamy. Także z nich wyrosną porządni ludzie, tylko trzeba po prostu im wierzyć. Nie krzyczeć na nich na lekcji. Spokojnie. Nie tak, kaktus mi wyrośnie, że coś nie będzie. Proszę Państwa, że ci, którzy najwięcej zadają pytań, są niegrzeczni i tak dalej, są bardzo zaradni w życiu, okazuje się. A ten, co miał piątki, bo ten fajkłapa nie daje rady. Tam studia kończą, tak wszyscy, bo dzisiaj są inne możliwości. Także, proszę Państwa, różne rzeczy takie się wydaje,
Proszę zobaczyć. To, co już pokazywałem. Rysunki, zobaczcie. Lubskie zeszyty historyczne. Tego na pewno 15. Wszyscy. 10 numerów. To 10 czy 11? Lubskie 10, bo ja 10 wziąłem duży, tak. To się coś ci pomylił, tak. W każdym bądź razie wydaje coś takiego. No mogłoby tu gdzieś leżeć, proszę Państwa. Odeszli w pamięć. 20 kolegów. Wszystkich znam, którzy odeszli. I tu są życiorysy. I teraz otworzyć ktoś, kto zmarł 20-30 lat, nie jest łatwo. Ale jak już mamy wcześniej to spisane, prawda? Łatwiej nam do tego wracać. Lubuskie rodowody. Tutaj szukałem Popeckiego. Gdzieś tam o nim coś pisałem. Ten życiorys to taki skromny, prawda? Ja mam taki krótki. Ale ja patrzę, że on pisał piękne zadanie. Popecki, prawda? Tak. Ponura. Przeczytam Państwu. Znacie niedobrze, jeśli nie wszyscy, to wielu spośród was. Me lata, me usposobienie i stałą ucieczkę przed wami w czasie pogodnych naszych spotkań. Znana zarazem i ma opryskliwość, gdy waszą natarczywością zmuszony wysilam się na zdawkową odpowiedź. I nie dziwota, jam od urodzenia ponurak. I dobrze mi z tym było aż do czasu niespodziewanego z nią wtedy. I tu pisze o spotkaniu z piękną dziewczyną i tak dalej, i tak dalej. Wspaniałe rzeczy, proszę Państwa, tak. Potem następne jego opowiadanie. Dla ludzi wilkiem bądź, dla wilków zaś człowiekiem. To chyba coś się sprawdza, prawda? Tak. Co on jeszcze napisał, proszę Państwa? Niania, opowiadanie. Kiwina. Saganka. Tak. O swojej miłości do dziewczyny. Spał się o nisku. A taka sierotka, 17-letnia, z koleżankami rozbiła obóz, tak, i patrzy, no oczywiście oni tam się przygotowują do posiłku, do kolacji, a ten dziadziuniu chłopecki, ognisko się, ale on sobie tam drzemie, tak. Wysłała koleżankę, dziadek coś pod nosem powiedział, chciał mieć spokój, co odeszła od niego, i ta 17-latka zapytała się, co stała, proszę Państwa, i powiedziała, i spytała się dziadziu, dlaczego on ode mnie odszedł. Nie miała swojego nastroju, bo od niej odszedł chłopak. Może nie odszedł chłopak, to koleżanka tego chłopaka wzięła. I taka była smutna, że została przy ognisku. Nawet są tu momenty, że dziadek je pocałował, przytulił, tak. I to było takie tajemnicze, że odeszła od niego. Ale spała chyba, jak dziadek pisze, chyba z 2 godziny. Odeszła do swego obozu, gdzie wszyscy spali. Także język miał przepiękny, a chłopecki zna chyba 4 języki, proszę Państwa. I niemiecki znał, i rosyjski, i ukraiński, jeszcze jakiś tam jeden język znał. Także, proszę Państwa, to był człowiek wzór do naśladowania i nie dziwmy się, że taki człowiek założył koło, potem taka uczelka. On osiedlił się w 1945 roku, przeszedł szlak Lenino i Berlin. Także turystą mógł być, prawda? Tak. I dlatego to wędrowanie miał, jak to się mówi, w genach, żywach, tak, proszę Państwa. Bo to tak nie można naraz się stać, wędrować turystą, chociaż takie przykłady znam. I on to właśnie rozruszał to turystykę, proszę Państwa. I parę słów może teraz już o Włóczędze. No Państwo, jak to po wojnie było, osiedliliśmy się na tych terenach. Nie było jakichś struktur organizacyjnych PTDK, kto zna dobrze historię. Ja za długo nie będę mówił. Teraz to zamknę i zakończę słowami, prawda? Bo to za długo by trwało. No ale 50-lecie uczęgi zobowiązuje do czego, żeby to przybliżyć. Tak. No bo tutaj są tacy na sali, dwaj koledzy z Jasieni tak się sprzeczali. Jeden napisał uczęce, ale nie opisał, jak było faktycznie. Ja nie będę nazwy dzisiaj żadnych poruszył. A widzicie Państwo. Dobrze pisać, bo jak czegoś nie napiszesz,
to odezwie się ktoś, który uzupełni i jest pełna działalność. O tym mówił Mickiewicz, prawda? Przyjdzie drugi, napisz, żeby ci się chciało. Przyjdzie drugi, trzeci, po tobie poprawi. Tam jakiś taki cytat słowa Mickiewicza, jakimś tam, chyba we wstępie do książki, która tam gdzieś komuś ostatnio napisałem, została wydana. Proszę Państwa, no nie dziwmy się, że te struktury nie istniały po wojnie tutaj, dlatego że PTTK powstało w 50 roku z połączenia. No była moda na łączenie, prawda? Z połączenia PTTK i Polskiego Towarzystwa Tarczyńskiego powstało w 50 roku PTTK. Także te struktury na naszym terenie nie istniały. To były nowe tereny tutaj dla ludzi. Więc ludzie co robili? Najpierw poznawali swoją wieś, miasto, i dalej była taka sytuacja, a Niemcy wrócą. I do dzisiaj jeszcze te domy, widzicie, jak na wsi wyglądają, prawda? Tak. Albo syn się pyta gdzieś tam w Głogowie, tato, rolnik gdzieś tam w Głogowie, tato, co kupuje maszynę rolniczą, czy jakiś tam traktor. A syn mówi, tato, kupimy motocykl, jak przyjdą Niemcy, to szybko uciekniemy motocykl do rzeki. A widzicie, tak było taka momentalność wtedy. A tym bardziej taka była polityka państwa. Straszono nas Niemcami. Pani się patrzy. Wszystko się unormowało. Do pracy nasi jeżdżą. Zapominają, że była druga wojna światowa. Tak. Zawsze to był najgorszy Niemiec. A co na Syberii się działo? O tym się nie mówiło. O widzicie Państwo, no bo był taki ustrój. Nawet jak my w geografii się uczyliśmy, to zawsze mi coś brakowało. Bo w 1939 roku w Polsce mieszkało 35 milionów mieszkańców, prawda? A pierwszy spis po wojnie wykazał 24. I jak się sumowało, zresztą sami sobie sumujcie. 6 milionów 28 tysięcy Niemców wykazali. Na robotach 1 milion, w armiach zachodnich 1 milion i tak dalej. A do 12 ile jeszcze by brakowało? Ale o tym się nie dyskutowało, nie mówiło, bo to były takie czasy. Także chwała to, że w tej demokracji są i koła sybiraków, gdzie jest prężna działalność w Żarach. To jest bardzo cenne, proszę Państwa, że tam istnieje koło też taka, które co roku robi wielkie konferencje. Wydają książki z tej konferencji. I tu siedzący na sali w Żarach co roku jeżdżą. Zresztą będzie 10 w tej chwili, uroczystość 11, prawda? W Żarach. I dzisiaj się dowiedziałem, że Jasiem, taki malutki Jasiem, zrobił trzecią imprezę z hali takiej wojewódzko-ogólnopolskiej. Mały Jasiem, trzecią wielką imprezę, Krzysztof Magiński mi o tym powiedział. Toż to są wspaniali ludzie, że im się chce, że im się chce. Tak. Że w którymś tam roku nastąpi taki moment. A może wtedy w działaniu nie widzieli sensu. Przecież my tu z kolegą to sąsiadami byliśmy. Prawda? A może nie było sensu działać wtedy? No bo na przykład oddział PTTK Żywaństwa w Lubsku to powstał dopiero w 60 roku. I jak patrzymy, kto był pierwszym prezesem, wspaniali byli ludzie. Ale to często z urzędu się wybierało. To tak łatwiej było zorganizować te struktury, prawda? Na wycieczkę pojechać. 16 lat prezesem był Lucjan Bossak. I teraz co wybory? Były co rok, co 2 lata Kossak. Tylko wiceprezesi się... Proszę? Znacie, prawda? On związany chyba z rokiem, prawda? Zmarłych nie krytykujemy. Ale w tamtych czasach chodziło nie o jakość, ale o ilość. I ta ilość w czym się przejawiała? W wycieczkach. To, co my teraz jeździmy. No, ale będąc na emeryturze, prawda, niektórzy, to jest wspaniała rzecz. Zamiast siedzieć w domu, jeździmy na wycieczki. I dlatego bardzo dobrze jest stworzyć, oprócz PTTK, Uniwersytety Trzeciego Wieku, inne organizacje, gdzie, proszę Państwa, na świeżym powietrzu możemy spotkać się z wieloma przyjemnościami i tak. A to wszystko wpływa na zdrowie. Także do 70 roku obserwuję, że przeważają wycieczki w Lubsku, w oddziale przeważa ilość nad jakością.
Ale nie można powiedzieć, że tak było dosłownie, bo oddział ludzki zajmował pierwsze miejsce w województwie za takie akcje, które wtedy były programowe. Także mówię, nie wolno negować tego, co było w przeszłości. Kto był, czy takie usty, czy takie owaki i tak dalej. Same bloki nie powstały z płyty, a dzisiaj w nich mieszkamy. O, nawiążę Państwu do tego. Za Gierka 300 tysięcy domów dawano do użytku, a dzisiaj wiecie ile? 80 tysięcy, 110. A to ponad 2 miliony potrzebuje mieć mieszkanie ludzi, ale za ile to jest mieszkanie? Także już temu Gierkowi damy spokój, to inni się przyczepiamy, bo oni się niektórzy rozchwalili. No i teraz przyszedł czas rozliczyć, proszę Państwa. Także to były takie były czasy, proszę Państwa. I proszę Państwa, turystykę, można powiedzieć, w Jasieniu Górsku zaczęto rozwijać od punktu zerowego, bez karty, dla chowców, praktyk, umiejętności. W szkołach tam się widziała taka działalność, która jest znaczy, że dyrektor gimnazjum w Górsku Sobota organizował jakieś wycieczki z młodzieżą, gdzieś tam inni dyrektorzy organizowali, że młodzież wyjeżdżała, ale nie było widoczne tej działalności drugiej krajoznawczej, gdzie krajoznawstwo z turystyką się nierozerwalnie wiąże, prawda? Jak powiedział Gustaw Wódzkę, krajoznawstwo to jest znaczy znawstwo kraju. To jest ta wiedza, która posiadamy o małej miejscowości, o regionie, o województwie, tak? A turystka poruszał się. Tak jak ja się poruszam po Janu, to będę postawał. Tak. I proszę Państwa, na tym polega właśnie promocja poprzez turystykę i krajoznawstwo. Także po połączeniu PT Kraj i Polskiego Towarzystwa Tatrzyńskiego istnieje PTTK w Polsce, proszę Państwa. I dopiero oddział PTTK powstał w 60 roku. I tu w 58 roku przy Zrębie w Jasieniu powstaje koło Kuczenka, proszę Państwa, inicjatorem założenia tego koła był Józef Chłopecki, który się urodził w 1894 roku, a zmarł w 68 roku. Także ja się osiedliłem w Lubsku w 73 roku i miałem takie przyjemności spotkać się z nim. Także jak mówiłem, przybył w 45 roku do Jasienia, jako posadnik wojskowy zajmował się ogrodnictwem, proszę Państwa, zajmował się chłopecki fotografią, a także hodowlą magnifi. Miał stopień kapitana, w wojsku był tłumaczem, znał język rosyjski, o francuski, cztery języki: francuski, niemiecki i ukraiński. W 1946 roku pracował jako księgowy w Unicach Żarskich, następnie w GS w Jasieniu, w 1956 roku pracował jako portier w fabryce Zera. I od 50 roku aktywnie uczestniczył w organizowaniu ruchu turystycznego i w końcu doszło do powstania koła Kuczęga i mając 66 lat, ale został wybrany jako sekretarz oddziału PTTK w Lubsku. No Państwo, najbardziej lubił wycieczki i rajdy pieszy. No jak przeszedł Lenino do Berlina, to już tam w kościach miał, prawda, tych kilometrów. To co to dla niego przejść kawałek Lubicy, czy przepłynąć, chociaż wtedy nie płynęli, bo nie lubię chyba wody. O, jeszcze Syberię przeszedł, tak. Dlatego mówię tutaj, po mnie każdy, gdy wystąpił, to zawsze by coś o Chłopeckim dodał. I ciekawa historia by powstała o Syberii. Ile tam ludzie przecierpieli? Wyładowano całe wagony? Nic. Proszę. Ani siekiery, tylko w lesie, albo następnie pozostawiali. Także turysto był, bo tak jak analizuję to działalność Buczęgi, czy oddziału PTTK, to byli tutaj ludzie, którzy się w czymś tam specjalizowali. Krzysztof Fotografii, bo był wiceprezesem oddziału PTTK Bawiński, Kowalski, Włodek był też w zarządzie oddziału PTTK. W każdym bądź razie Ołdrzeja, można powiedzieć, uwielbiał ten malutki Żeja. Ja 1,68 to miał ile? Włodek? 1,50? 1,50 Ołdrzeja. Wyobraźcie sobie Lucjana Ołdrzeja, który pracował w szkole w Kostrzyniu, w technikum chemicznym, ale tak się źle czuł, bo w koło miał wysokich chłopaków.
No i oni go tam przedrzeźniali, to się zdenerwował Lucjan i zrezygnował z tej szkoły, wylądował w Lubsku i został w końcu dyrektorem Biblioteki Pedagogicznej. I tam ten ruch turystyczny się skupił, tam pierwsze były tworzone przez Edka Rubiciego, gdzie ja się potem przechwytywałem. Tam popijaliśmy sobie różne winka, swoje roboty, albo miał nalewki z Kuby na kaloryferze, proszę Państwa, gdzie się nie dało przełknąć tego. Ale nie wolno było powiedzieć, że to nie smaczne. To się zostawało wrogiem do końca życia Lucjana. Taki to był człowiek. A specjalnie się im ubierał ładnie. On lubiał to, co otrzymał, jakiś tam garnitur 20 lat temu, to w tym chodził. Takim świtkami. Aż się jeden dyrektor w Lubsku zlitował nad nim i kupił mu garnitur, nagrodę, bo Lucjan mu napisał pracę magisterską. Znana postać Lubsku, tak. I Lucjan też w tym nie chodził. Jak przyszedł do mnie, no to zjadł kolację, a ja mówię, a co jutro robisz? A on mówi, do Brodów idę, do Staszka, Staszka Turowskiego, tak. 15 km z Lubska pierwszy, zobaczcie. I teraz Chłopecki mi się przypomina, ktoś tu z Jasienia opowiada. Wraca Chłopecki z Zielonej Góry do Jasienia, przed Nowogrodem zatrzymuje samochód, a może pana podwieźć? Nie, ja tylko do Jasienia. Drugi turysta jest tutaj na sali. Jesteśmy w Morsku, koło Krosna. Ja żono, Jurek Łatwiński, żono na uniwersytecie PTTK-owskiej. Tak, no i ja muszę tam pracować, po obowiązki. No Jurek, chodź, pojedziesz sam z nami. Nie, ja tylko do Zielonej Góry. I żonę jeszcze ciągnie do Zielonej Góry. Jak to się udziela mężom, żonom w działalności PTTK? Fajnie, fajnie. Także to powiedzenie, chcesz być od żony z daleka, zapisz się do PTTK. A żeby był spokój, to żona też do PTTK zapiąga. I tu są takie właśnie małżeństwa, które stosują się do tego powiedzenia. Także widzicie Państwo, takie wspomnienie każdy mógłby opowiedzieć. I proszę Państwa, był świetnym gawędziarzem Popecki, sam układał drogi, opowiadania turystyczne, pisał wiersze, które czytało przy ogniskach. I w jednym z pism turystycznych w 1965 roku tak o Chłopeckim pisano, cytat, z łąką Mahometem z racji noszonego nakrycia głowy. I często na te zdjęcia zapewne Państwo widzieć, zwanego Jarmułku. Posiada uczęgowską naturę, mówi z zapałem, niekiedy do Rymu, nawet nie przeszkadza mu to, że pali się broda, że lecą iskry na resztki włosów. Teraz wyobraźcie sobie faceta, brodaty, tak tu gada, gestykuluje, broda mu się pali, to nie jest ważne, on musi coś powiedzieć. Tacy są turyści, prawda? Ale taki turysta to w sercu on musi czuć, prawda? Także mówię, wygląd niech nie świadczy o was. I proszę Państwa, no miał wiele tych odznak, zasług i tak dalej, ale on pierwszy na ziemi lubuskiej otrzymał zasłużony zawód turystyki. Jako pierwszy w województwie dawniejszym zielonogórskim, taką oznakę turystyczną. Także to był niesamowity człowiek. Jak gdybym jeszcze te notatki stare lubskie wydobył, to jeszcze ciekawsze rzeczy bym Państwu przekazał. A ci, co się znaleźli bezpośrednio z Stasia Góra i inni, to wiedzą swoje, jaki to był człowiek. Wędrował wzdłuż Lubicy. Pieszo brał młodzież szlakiem tramkarzy i buczykiów, tak nazwał ten szlak. My potem to przejęliśmy inicjatywę dzięki Edkowi Rubickiemu, że chodziliśmy na te rajdy z Uszulicy. No, piękne te rajdy były. Ale Edek ma taką smykałkę, że i lubi jeździć rowerem, lubi chodzić, no i pływał. Także płynęliśmy w Rubicę też kajakami. Ktoś powie, że nie da się przyjechać. Jak żył jeszcze świętej pamięci Kazio Górniak, to wsiedliśmy w łódki. Edek nam załatwił te łódki, 7 chyba kajaków. No i ja z Kaziem jechałem, prawda, od internatu w Lubsku aż do Gubina. No wiele razy trzeba było się tam przesiadać, te jazy, tak? 7 jazów, takich progów. No w pewnym momencie to my z Kaziem tonęliśmy, bo ja lżejszy, on tam cięższy ode mnie i to przeważyło, no także i moczyliśmy. Ale to była przygoda, proszę Państwa. Ja wtedy założyłem nowe spodnie, nie z drugiej, tylko te drugie, prawda? Dzieńcy, prawda? No, żeby jakoś się pokazać na rajdzie, bo mówię, tam gdzieś w Gubinie byśmy dzieli.
nas będą oglądać ludzie i każde wiosne uderzenie, to ta woda pryskała na moje piękne spodnie i po wypraniu, to każda kropla to miała różny kolor. No i potem ktoś te spodnie zobaczył i mówi, no co się stało z twoimi pięknymi spodniami? A to były takie czasy, proszę Państwa, że mleczarnia wypuszczała do Lubicy ścieki, gazownia, jedna z najstarszych na Śląsku, luwena, różne kolory, takie seraczkowaty kolor nad wypuszczali, te barwniki inne. I te spodnie się stały kolorowe. To była wielka, wielka przygoda, ale przetrwaliśmy. A ta Lubica już pod Gubiną, ona była czystsza. Na skutek samodotleniania woda się oczyszcza, spływa i tak dalej. To tam ryby już łowili pod Gubinę. Także widzicie Państwo, mamy Lubice, jak to były organizowane Dni Lubska, ktoś ukuł hasło. Organizatorom Lubska cześć i chwała. Oj, żeby ta Lubica tylko nie śmierdziała. Także Państwo, fajnie, że są takie wiersze, że jakieś takie wspomnienia są. Wojtek Raj, pamiętam, jak się spotkaliśmy, świętej pamięci, Drozdowski powiedział kiedyś, nawet Natasza Lubska. Ja nie jestem świętej pamięci. Drozdowski i Wojtek Raj, wtedy spotkania były takie. I Wojtek ułożył wiersz, albo może ja się Drozdowski. Nawet Natasza Krupska przyjechała do Lubska. I to jak, to jak? Cała taka wiązanka, ja to wysłałem do Gazety Lubskiej. Mój wierszyk brzmiał trochę inaczej. Powiedz, ja przypomnę. Zamiast przed ekranem rozpraszczać Lubska, ruszajcie kolejne na zwiedzanie Lubska. No jeszcze raz, bo ja nie słyszałem. Zamiast? A to tam ktoś powtórzy. Zapiszcie. No właśnie, to już wiem. Zamiast gdzieś zwiedzać to, ruszcie Lubska, żeby zwiedzać Lubska. Czy coś takiego, prawda? Tak, to Lucek to zapamiętał. Każda część ciała jest człowieku ważna. W każdym razie, proszę Państwa, były te wyprawy w naszej okolicy, organizowane przez koło Włóczęga wzdłuż Lubicy. Chodziło o propagowanie tej znaki lubelskich pieszych. Nowy zarząd, który został powołany, tutaj wspomnę, że prezesa wybrano Zdzisława Rzeszuto, który jest na sali. Zdzisław, pokaż się. Rzeszuto, wiem, że był z lata, nie wiem, czy... A jest, proszę bardzo, tak. Także to też zasłużony na turystykę Jasin Bogdan Łoś, sekretarzem był pierwszego tych oddziału. Henryk Bryzik. I to właśnie się zbiegło z utworzeniem w 60 roku oddziału PTTK. W każdym bądź razie, wtedy, kiedy oddział PTTK się tworzył, były zaledwie 4 koła oddziałowe w Lubsku. I to wszystko było zakładowe. Nie było kół takich jeszcze zorganizowanych przez szkoły. Także kadencja władz zarządu trwała w jesieni do 76 roku, ale w międzyczasie oprócz tego, co robił Popecki, organizowano wycieczki rowerowe, nawet Augustów, Kamień Pomorski, Jasień, Świnoujście, Jasień 70. Na Węgry od 75 roku była wycieczka z Jasienia. Proszę Państwa, i w 76 roku nowym prezesem koła Włóczęga został Edward Trudnicki, do zarządu weszli Bożena Ćwik, Kazimierz Kuka, jest dzisiaj Kazimierz Kuka, Kazimierz Górniak i Olek Majsko. Też go znacie, bo on w Zielonej Górze mieszka, prowadzi szkołę prawda. I ta kadencja tego zarządu trwała do 86 roku. I jak prześledziłem działalność koła Włóczęga, dokumentów nie ma, żeby coś można jeszcze było uchwycić. To najczęściej pisze się dużo o Chłopeckim, o takich imprezach lokalnych, rowerowych i tak dalej, i tak dalej. No i to chyba wszystko, I potem prezesem zostaje Edward Trudnicki. I już wtedy działalność jest mocno zauważalna w środowisku jasieńskim. Nie chcę palić, czy tamta była lepsza, czy ta, ale już jest mocno założona. Nadal organizuje rajd szlakiem Lubicy dla członków PTTK młodzieży, nie tylko, od źródeł do Jasienia. I członkowie brali też udział w rajdach rowerowych szlakiem Strażnic Wok, Dochli, Kożuchowa, Czonkowa, Wagoła i zawsze w nich uczestniło kilkadziesiąt osób. Także można powiedzieć, że Jasień w tamtych czasach był wiodącym
Wojewódzkim Ośrodkiem Turystyki Kularskiej. Nawet wtedy został wybrany Rudnicki jako przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Turystyki Kularskiej przy Zarządzie Wojewódzkim PDTK w Zielonej Górze. W następnych latach członkowie koła z jesienią uczestniczyli w międzynarodowym zlocie turystów kolarzy kusarskiej w Szwajcarii, reprezentowali Polskę. I tam, proszę Państwa, tutaj coś takiego wyłowiłem. Kasia Kuka i Jacek Rudnicki byli w Niemczech, do Szwajcarii. I spotkali starszego pana, który z Przemyśla rowerem przyjechał. I jak się dowiedział, że są z Jasienia, to się zapytał, aha, to wy jesteście od Chłopeckiego. To, że Chłopecki, wędrując po Polsce, był rozpoznawany jako ten Mahomet, Wataszka, jak go nazywali. Tak my dzisiaj gdzieś jesteśmy na Czachach, czy w Jasieniu, czy w Żarach, na imprezach, to my jesteśmy rozpoznawalni, bo kontynuujemy przez cały czas tę działalność. Tak. Dlatego, że go znał ten turysta z wędrówek pieszych. Na imprezach jasieniacy zdobywali wiele nagród w konkursach sprawnościowych czy z wiedzy. Uczestniczyli w nocnych rajdach pieszych, to co robił Żagan. Koronnymi imprezami, tutaj trzeba powiedzieć, były czasy wypoczynkowe do Budarii. W tamtych czasach zorganizowanie wycieczki z Egiptu nie było takie proste. Ja pojechałem rowerem do Grecji w 1976 roku, ale to ile było załatwia. Edkowi udało się w 1979 roku zorganizować wycieczki dla naszych członków. W 1981 i 1983. Także ja byłem w trzeciej imprezie w 1983. I żeby ta wycieczka doszła do skutku, to jeździł specjalnie do Warszawy, aby odpowiednie władze przekonać, że ta impreza jest możliwa do realizacji. Dlatego, że proszę Państwa, no i Juventus nie bardzo garnął się do współpracy wtedy, dlatego, że no, widział z tego małe zyski, bo my jechaliśmy tanim kosztem. Tak mówię, nawet spaliśmy kukurydzy w słonecznikach, nawet ja gdzieś tam w środku autobusu spałem, bo mi było wygodnie na przejściu. Także 9 dni jechaliśmy do Budarii. 2 tygodnie spędzaliśmy. Namioty, kawaczyta, kawarna, proszę Państwa, klepisko, 40 stopni, a my opalamy się i poczynamy. Zienkiewicz, Lubiska, pamiętam, Wierciński, Alfa, Wrzęcia, Goziący, Złotowica. I Rajkowa Radzikowskiego. Ale w trójkę idziemy w plażę w kawaczycie, proszę Państwa, zagadani, rozmawiamy, tak, naraz patrzymy, a tu wkoło nas golas, same gołe kobiety. I my nie wiedzieliśmy, co zrobić, roboty uczyliśmy. Patrzcie Państwo, no dzisiaj to człowiek normalnie potraktował, prawda? Ale mówię, tak się zagadaliśmy, że na plaży nudysty natrafiliśmy. I tak patrzymy, tu czerwony kolor, tu fioletowy, bo to różnymi stronami byli odwróceni. I od razu my niemądrze zrobiliśmy do wody. I co z tego? No, trzeba było wyjść z tej wody. Także zrobiliśmy powrót. Także to były, proszę Państwa, przygody takie. Nawet pewnego, z Bułgarii do Mamaji jechaliśmy do Rumunii. Edek udawał, że to ja do dyplomacji. Mówiliśmy czekać 3 godziny. Edek mówi, a zna rosyjski. Odszedł, coś zagada, że mój dyplomaty jadą. Tak popatrzał na nas. Każdy miał minę poważną, nie śmiał się, prawda, i przepuścił. I zyskaliśmy na czasie. Też umiejętność organizacji jest tutaj bardzo ważna, prawda? Także Juventus nie opłacało się, bo to impreza to na wariackich papierach, prawda, mało dochodowe i tak dalej. Ale to były takie czasy, że prawda, też trzeba było na dużo czasu stracić. Także w ten sposób poznawaliśmy Bułgarię, kraje sąsiednie, Rumunię i tak dalej, zwiedzaliśmy wybrzeże. Zdarzały się złamania nogi nawet, że się ktoś poparzył, ale trzeba było zabić do szpitala, proszę Państwa. No, a podam taki przykład, ale to nie z naszej wycieczki, ale tam Bułgaria się dowiedziała, że jednemu facetowi to życie uratowała pielęgniarka polska w szpitalu. Bo on sobie tak leżał na plaży, oczywiście nie goły, i pełną część ciała ugryzła go jakaś mucha, pszczoła czy coś. I tak mu to wzrosło naraz i zaczęło boleć, proszę Państwa, że trzeba było pogotowie wzywać. I tam tłumacz, pielęgniarka polska uratowała mu życie. No takie różne zdarzają się,
wygody, że trzeba się jadąc za granicę szczepić, zabezpieczać i tak dalej. Ale dla organizatora to jest utrudnienie, prawda? Jedziemy po to, żeby pojechać, przyjechać cało i to niestety tak się. Także nie dziwcie się Państwo, że te imprezy do Bułgarii cieszyły się powodzeniem. Nawet ci, co nie byli członkami, to się pytali, kiedy ten Jasie robi następną wycieczkę. Tak? Czy nie weźmiecie? Czy nie weźmiecie? Dlatego nie pytał się, że zapisz się do PTTK, to czy zabierzemy. Jechał swój znajomy człowiek, wybraliśmy go, było wolne miejsce. Tak? Także to, proszę Państwa, tak to wyglądało, że niektórzy robili wszystko, by się na te wycieczki załapać. W każdym razie podkreślam, nie były to jeszcze wycieczki handlowe. Jak to potem się zauważało, szczególnie w 80 roku, gdzie jadę do Grecji, namioty, materace, lekarze wśród uczestników są i na przystani po Bułgarii sprzedali. Piana na ustach, pieniądze do kieszeni, tak. Szybko sprzedać, bo zaraz policja skontroluje. No. Dzisiaj jest kultura, inaczej jedziemy. Cały świat stoi otworem. Tak. Także Edek był na tej imprezie. Kierownikiem, przewodnikiem, pilotem. I wkłada to dużo serca. I bardzo fajnie, że pozostały nam miłe wspomnienia, bo gdyby nie te wycieczki, gdyby nie imprezy chłopeckiego, który organizował, gdyby nie te rajdy rowerowe, co robił Zeszuto, to proszę Państwa, nigdy tego byśmy nie mogli zobaczyć. Także no, chcę powiedzieć, że jednostka spełnia ważną funkcję w strukturach PTTK, prawda? Dlatego, że dzisiaj z aktywnością nie jest najlepiej. W szkole jest trudno zaktywizować tą młodzież, prawda? Bo młodzież ma lepszy sprzęt często niż nauczyciel. Jak do serca dotrzemy młodzieży, to dopiero nas zrozumie. A tak to sobie możemy gadać. To samo studenci, proszę Państwa. Ja mówię z Sulechowa, gdzie pracuję w Instytucie Turystyki. Spotykamy się na ćwiczeniach w Zielonej Górze. Przychodzi jedna pana, a studiuje turystykę. Ja nie powiadam, dlaczego? Bo nie mam na bilet. 5,80 na bilet nie. No turystyka to dość, że trzeba znać najbliższe okolice Sulechów, województwo, a gdzie mówiąc Europa, świat i tak dalej. No taki człowiek powinien być przygotowany kończąc z turystyki. My potem się dziwimy, że w gminach Urzędzie Marszałkowskim nie ma specjalistów. Bo pracują nie ci, co się kształcili. A ci, co się kształcili, pojechali szukać pracy za granicą. Tak. I oni też są turystami, proszę Państwa. Bo przy okazji, że pracują, to zwiedzają. W każdym razie to działalność Edek zakończył w 1984 roku w momencie wyjazdu na kontakt do NRD. I potem, proszę Państwa, działalność szkoła rozruszał Kaźmo Mikołajewicz. Także proszę Państwa, dzięki temu, że mu się chciało, porwał grupę kolegów z Jasienia, to już to pokolenie młodsze, prawda? No i to, że się dzisiaj spotkaliśmy, to dzięki takim ludziom jak Kaziu, jak tutaj kolega, jak Firlik Andrzej i inni, prawda? I dobrze, że mogliśmy spotkać, powspominać. To mówię, każde wystąpienie moje napisane czy przeczytane nie byłoby pełne. Dlatego, że zawsze moglibyście Państwo czym uzupełnić. Także uważam, że w takich uroczystościach ważne jest, żeby powspominać, pochwalić ludzi, żeby byli tacy, żeby wśród nas nie wstydzić się niczego, bo my to robimy z serca w każdym razie, a na pewno gdzieś tam z boku młodzi obserwują, że warto coś robić. Nie zawsze ten pieniądz jest najważniejszy. Pieniądz jest potrzebny, ale nie zawsze jest najważniejszy, prawda? I dlatego, że to pokolenie kiedyś po nas przejmie tę organizację, struktura będzie społecznie, politycznie i tak dalej. Także to swoje gawędzenie, proszę Państwa, bym na tym zakończył. No i życzę zarządowi Koła Włóczęga o takich chęci jak do tej pory, Państwu również chęci do tej działalności. No i zachęcam, pozostawiajcie ślad po sobie, pisząc jakieś wspomnienia, pamiętniki, prawda, bo to inni o tym będą czytać. No i chcieliby potem opowiadać tak, jak opowiada. Łatwiej się opowiada, jak się kogoś znało za życia.
Boże, jak się nie znała przed Chłopeckiego, że ja tam cytuję część wyrazy. Tyle miałbym, dziękuję Państwu za dużo, ale coś na pewno Państwu powiem. Pozostanie także wszystkiego dobrego życia na niwie turystycznej. Jesteście wspaniałymi osobami, bo tam tu się zjawił kwiat turystyki województwa lubuskiego. Trochę, że na Gorzowskie, dawne województwo, ale często Woźniak przyjechał. Także on całe Gorzowskie reprezentuje. I z kolego z Niedźwiedzia, prawda. I to jest ważne, bo ja nie pamiętam, kiedy w takim gronie się szerokich działaczy turystycznych mogliśmy spotkać. Kiedyś były takie spotkania krajoznawcze Lubsku, Szagań, Lubsko, proszę Państwa, gdzie robiliśmy imprezy ogólnopolskie, sesja łużycka, sesja kolejowa. Proszę Państwa, w tamtych czasach socjalistycznych sesja łużycka, oddział PTTK, wyobraźcie sobie. I teraz kto się tego podjął, ja już pomijam nazwiska, oczywiście, że ja dużo miałem z tej styczności, tak? I proszę Państwa, wyobraźcie sobie, że jest po tej konferencji ogólnopolskiej ludzko-łużyckiej tablica pamiątkowa na ratuszu. Na tym pięknym renesansowym ratuszu w Łódzku mamy dwie tablice poświęcone osobom. Jedna Janowi Rakowi, druga nobliście Gerhardowi Domakowi, który mając chyba pierwszy ślad zamieszkał w Łódzku przy ulicy Gazowej. Także, proszę Państwa, o każdej postaci można coś mówić. Ale po co oni są pisani? Raka opisał Grzeja. Ja bym powiedział, że takim pierwszym turystą na naszym terenie historycznie to był Jan Raka. 1473-1523. Pochowany w katedrze Wittenberdze. Jego w literaturze się podaje jako wędrowny humanista. A co miał pisać wędrowny turysta? On wiedzę zdobyła wędrując od jednego uniwersytetu do drugiego. I w końcu wylądował w Jadrynie, gdzie wydała podręczniki, znał grecki, bo uczy młodzież. Miał siostrę, w centrum Lubska się urodził. Także Jan Rak miał jeszcze brata i często jego dokonania są dawane jego bratu. Trzeba dobrze rozróżniać starszy Jan Rak, młodszy. Tam. Wtedy się używało nie nazwisko Jan Rak, tylko pisano Jan Ragius, albo łacińską nazwę Aestikampianus, ewentualnie Jan Sommerfeld. Te są z Lubska. Nazwisko się późno pojawiły. No i tutaj Wojtek Kraj się broni, że to Drozdowski te fraszki układał. On też się do tego przyłożył. Tak. I druga fraszka jest o tym Janie Raku. I tak jak ta konferencja jest, to Drozdowski wypowiada się i w końcu mówi: proszę Państwa, ułożyłem fraszkę. No my teraz słuchamy jako fraszkę. Jana Raka lubię. No słuchajcie się dobrze. Jana Raka lubi. Fajna fraszka. Można lubić, można nie lubić, ale Jana Fraszka lubi. Jana Raka lubi. Tak. Także proszę Państwa, ta sesja łużycka miała co do siebie, że po raz pierwszy w Lubsku zagrano był łużycki. Zejlera, tak. I jeszcze jedno, proszę Państwa, bo już mi pokazuje na zegar. Była druga sesja, która była poświęcona kolei. Najstarsza linia kolejowa to jest Berlin, Lubsko, Żary, Węgryniec i tak dalej. Oczywiście Głogów, Szprotała, Szagań też, 1846. Też konferencja, to dzisiaj wisi na budynku PKP tablica. A co jest w dworcu? Popatrzcie Państwo. Zamurowane, peron spalone i tak dalej, i tak dalej. Jakby rozebrane. Jak węgiel będą zdobywać obrodu, to na pewno ta kolej będzie działać. Zobaczycie, jak się to Lubsko mieści. Także widzicie Państwo, na tamte czasy nam się wydawało, jako wielką imprezę my robimy ogólnopolską, łużycko, tak owako. A patrzcie, oni w ciągu jednego miesiąca zrobili trzy ogólnopolskie. A Żary to, co robi ta Roma. To się w głowie nie mieści. Także proszę Państwa, przepraszam, że tak za długo, ale lepiej się mówi niż się czyta w każdym razie. Dziękuję bardzo. Przewodnik, przyjaciel młodzieży, przodownik turystyczny, kolega Jerzy Łatwiński, który opowie nam o rozwoju i początkach ruchu turystycznego na ziemi lubuskiej. Bardzo proszę, kolego. Gratuluję
jubileuszu i mam bardzo mało czasu, a temat mam przynajmniej jak przyjadę. W związku z tym ja będę właściwie tylko hasłowo. Nie, no muszę hasłowo. Proszę Państwa, no więc gratulacja 50 lat. Ale ważne jest to, co będzie. I gratuluję, żeby było jak najlepiej. Chciałbym powiedzieć, że jubileusz to tak jak imieniny, to można nawet i urodziny i wiele innych. I wręcza się upominki, prezenty, tak jak moi poprzednicy. Ale kiedyś to się nie nazywał prezent, nie nazywał się upominek, tylko gościniec, ponieważ był taki skromny. I ja mam takie skromniejsze gościńce dla koła Włóczęcia. Pozwolę sobie po kolei wręczyć. Ale wpierw może, jeśli można pokazać. Tu jest takie zdjęcie ze Zwazu Górskiego w 1900, być może kolega udostępnie, w 1955 roku Zwaz Górski w Sudetach Wschodnich organizowany był przez okręg, to znaczy okręg to struktura wojewódzka PZPK, na którym był między innymi Józef Pozewski i tutaj widzimy on stoi. I pozwolę sobie wręczyć. Proszę Państwa, wręczam też, jest taka książeczka wydana przez oddział PZPK Zielona Góra na temat początku zorganizowanej turystyki w Zielonej Górze. Proszę. Ale to jeszcze nie koniec. Wiem, że w szkole jest bardzo dużo młodzieży. Do mikrofonu, do mikrofonu. Do mikrofonu. Jeżeli byłam w Polsce, to nie dzieci. No teraz nie ma. Ale tu mam taki dzielnik. Do mikrofonu, proszę mówić. Między innymi dla dzieci i młodzieży. I też pozwolę sobie wręczyć. Proszę bardzo. Ale proszę Państwa, nie tylko liście są istotne. Bardzo istotne są u nas szyszki. I tutaj jest też taki zestaw najczęściej występujących szyszek w naszym regionie. Tylko tyle mam gości. Proszę Państwa, teraz wracając do tematu. Temat, jak powiedziałem, rzeka. A mam bardzo mało czasu. W związku z tym tylko hasłowo i będę starał się wspominać o niektórych nazwiskach, ale proszę pamiętać, że ocena kogo wymienić jest bardzo subiektywna, bo na przykład znam, czy widziałem bardzo dużo kolegów i koleżanek, którzy świetnie działali w kołach na przykład zakładowych. I oni byli widoczni, byli liderami w tych kołach zakładowych, ale na przykład już na zewnątrz nie byli widoczni. I dlatego proszę wybaczyć, jeżeli opuszczę kogoś, a z Zielonej Góry to na pewno, bo wielu tych koleżanek, kolegów po prostu znałeś. Ale co się działo? Bo my teraz to tak rozmawiamy. Proszę Państwa, bo tutaj był ten zestaw tych marków. Jeżeli byśmy chcieli na przykład wybrać się pod Rzeszów czy do Rzeszowa, to tutaj bierzemy mapę, idziemy do domu i sobie tam czytamy, studiujemy. Jak wyglądało w roku 1945? Pamiętajmy, że już kilka miesięcy przed zakończeniem wojny wkroczyła tu Armia Radziecka. Ale jeszcze nie było pewne, czy ziemie zachodnie, to znaczy te nasze ziemie, będą w
tak się mówiło, ale nie było jeszcze żadnych decyzji. W związku z tym utworzono administrację niemiecką pod okupacją radziecką, nie mówiąc o tym, że część Niemców wyjechała, część Niemców wyjechała, ale Polacy wiedzieli, że prawdopodobnie te ziemie będą należały do Polski. W związku z tym niektórzy już tu przyjeżdżali i starali się osiedlić. Ale dopiero decyzje zapadły w czerwcu, że te ziemie przechodzą do Polski. Ale proszę pamiętać, że wszystkie nazwy, obojętnie czy to Potoczek, czy miasto, czy kościół, czy inne, były niemieckie. I władze polskie, powojenne, powołały komisję. Nie z punktu politycznego, ale naprawdę fachową komisję, która w ciągu tygodnia musiała ustalić kilkaset nazw. I ta komisja ustaliła te nazwy. Tu tylko dorzucę, że na przykład we Wrocławiu 600 ulic trzeba było w ciągu dwóch dni nazwać. I nazwano w ciągu dwóch dni 600 ulic. Były na pewno błędy, ale nie ma tu czasu, żeby o tym mówić. I teraz wyobraźcie sobie Państwo, ci ludzie, którzy zaczęli tu przyjeżdżać, jakieś nazwy, nie ma żadnych mapy, bo nie było. Nie ma żadnych przewodników. Ludzie, którzy nawet zamieszkali, załóżmy, ja tu daję przykład, ktoś zamieszkał w Lutku, to nie wiedział, gdzie jest Jasin. Bo teraz ktoś mieszka w Lutku, a powie się, że Jasin, to wszyscy wiedzą. Nie wiedzą. I taka była sytuacja między innymi w naszym województwie. I teraz, żeby nie rozciągać tematu, przechodzę już do niektórych miast. W Zielonej Górze, no też miasto było niewielkie, 25 tysięcy Niemców było, ale część wyjechało, część uciekło, a Polacy przyjeżdżali i w czerwcu było zaledwie 7 tysięcy, więc niewiele. No i zaczęło się, ale map nie było, ale nie, jeszcze muszę dodać. Map nie było nie tylko dlatego, że nie można było w ogóle tych map nawet wykonać, bo wyobraźcie sobie Państwo, teraz jak weźmiecie te mapy, które tutaj były, bo chyba już ich nie ma, to tam Państwo znajdziecie, gdzie jest jakiś obiekt zabytkowy, gdzie są jakieś inne ciekawostki. Natomiast w latach, przepraszam, 45-46, to nie było wiadomo, czy ten most jeszcze jest, czy go nie ma. To trzeba było wszystko zebrać. Trzeba było to ustalić. I dlatego raz, że jeszcze nikt tych przewodników nie mógł napisać. Bo weźcie Państwo chociażby trasy kajakowe. Czy jest przejazd, czy w ogóle jest woda. Też nie było wiadomo. Taka była sytuacja, że nawet ci, którzy mieszkali w mieście, powiedzmy Zielonej Góry, to nie wiedzieli, gdzie, jak się nazywa jakaś najbliższa wioseczka. Chyba że ktoś nosił mleko do Zielonej Góry i powiedział. A poza tym jeszcze musimy bardzo istotny element, też tylko wybiórczo wspomnieć, komunikację. Czy teraz, ile tu mówiliśmy, kolega mówił o rowerach. Nie było rowerów, bo albo rowerami ktoś uciekł, albo armia radziecka zabrała, chyba że komuś udało się gdzieś zdobyć rower. Bo jeżeli ten, kto przyjeżdżał nawet, czy to z Niemiec, czy ewentualnie ze Związku Radzieckiego, to raczej wiózł ze sobą kołdrę czy poduszkę, a nie rower. Rowerów nie było. Czy były samochody? Nie było, chyba że jakiś był mechanik, który jakiś tam wraz potrafił naprawić. Bo nie było. Czy były autobusy? To znaczy komunikacja PKS-owska czy prywatnych firm? Nie było, nie było.
była tylko jedyna kolej. Tam, gdzie był pociąg, to można było przejechać. A tam, gdzie nie było, to czy były, a jeszcze, prawda, jeszcze dorzucę, a czy były konie? Też, bo albo zabrano, albo zarekwirowano, a pewna ilość była, no to też można było ewentualnie pociągiem albo wozem konnym przejechać. I w Zielonej Górze w roku, już na początku roku 46, ta pani koleżanka Helena Mączewska, pracownica wytwórni wódek, to tak kombinowała, żeby chociaż tam 5-7 kilometrów gdzieś przejść, bo lubiła chodzić, żeby coś zobaczyć. No, ale nie bardzo wiedziała, jak to wszystko zrobić. No, ale usłyszała, że w Poznaniu jest Polskie Towarzystwo Krajoznawcze. I do nich napisała, żeby oni jej przysłali coś, jakieś dokumenty. Oni jej przysłali regulamin, przysłali tam jeszcze kilka innych materiałów. I ona te materiały chciała wykorzystać, żeby zorganizować jako strukturę. Właśnie zorganizowano turystykę. Ale jakoś nie bardzo miała możliwości. Ale podobnie władze miasta również tak o tym myślały. I kiedyś się spotkali, by chcieli powołać takie Towarzystwo Miłośników Zielonej Góry, no coś w rodzaju. I zaczęli dyskutować, ale żeby coś powołać, to trzeba mieć jakiś statut, regulamin. A na te zebranie dyrektor wytwórni wódek, wytwórnia wódek się liczyła, bo to była największa, najbardziej dochodowa fabryka w Zielonej Górze, zabrał właśnie panią Mączewską i pani Mączewska pokazała, może ma, że tu może. No i wszyscy ci, którzy tam byli obecni, zdecydowali, że tworzą Polskie Towarzystwo, koło Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego. Koło Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego w ciągu 3 miesięcy przekształciło się w oddział i już działało jako oddział. I takimi znanymi osobistościami to była Helena Mączewska, Stefan Pachucki, to był nauczyciel, Elżbieta Łychowska, to była kierownik Muzeum Zielonogórskiego, które się tworzyło, Józef Kamiński, to też był nauczyciel. I głównie się koncentrowali na wędrówkach, no w najbliższe wsie, żeby poznać najbliższe wsie. Ale to wszystko jeszcze nie koniec, bo to była struktura zielonogórska, która działała od 20 maja 1946 roku. O 2 lata później w Drezdenku, to jest tam na północ koło Gorzowa, powstało koło Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego, związane też z Poznaniem. I tam taki był nauczyciel Zajda, który był pasjonatem gór. I on po prostu ze szkołą, z uczniami w czasie wakacji. Wczoraj jeszcze mały zgrzyt, dzisiaj się wczesnęły drzwi i tylko miastu powiedziałeś cześć. Przeżegnałeś smutne sny, zapomniałeś szare dni, za tobą nie zostało prawie nic. Wita cię stary szlak, a z nim ruszają na nas już zielone dni. I 1000 dróg górą z nich, wybierzesz by zniknąć zanim cię dogoni nowy świat. Wita cię stary szlak. W tej chwili odbywa się już na znanej górce Frotera pod wieżą Ciśnień, która należy do koła włóczeni dla Leśnika. Pan prezes Jan Kukulski. Miło bardzo. Panie prezesie, co tu się w tej chwili dzieje? Bo tam na dole uczono i mówiono dużo o historii, o 50-leciu, a jest to 50-lecie koła. Ile już sobie pan prezesujesz?
No tak, tu przeszliśmy do drugiej części naszych obchodów. W Bieskim Ośrodku była sesja. W tej chwili przechodzimy do takiej bardziej biesiadnej, turystycznej części obchodów. Ognisko, kiełbaska, grochówka, trochę będzie śpiewów, trochę muzyki, trochę wymiany poglądów, doświadczeń pomiędzy turystami. Zjechaliśmy z całego województwa, znamy się, niektórzy się nie znam, chcą się poznać, wymieniam telefony, adresy, umawiają się na wojaże turystyczne, na imprezy. Prezesem jestem od 3 lat, po śmierci Kazia Górniaka, nieodżałowanego. Ale widzę pana dość często i gęsto w różnych częściach powiatu na rowerku. Rowerek, jakiej to marki ten rowerek? No, żeby to nie było krypto reklama, ale no, który rower używam, no, chwalę go bardzo, to jest firma Giant, holenderska firma, bardzo dobra, bardzo dużo kilometrów na nie przejechałem, kilka tysięcy rocznie dalsze. No właśnie, niektórzy nawet nie wiedzą, jaki mają samochód, a pan znasz markę swojego roweru, więc jesteś pan zaprzyjaźniony, dużo godzin, dużo kilometrów. Jakie z tego są korzyści dla pana? No bo człowiek zawsze po coś robi, nie? No rozumiem. No ja z kilku powodów. Uwielbiam jazdę na rowerze, po pierwsze. Po drugie, mam możliwość szybszego przemieszczenia się z możliwością zobaczenia więcej niż przychodowo samochodem. Bo w każdej chwili się mogę zatrzymać, porozmawiać z ludźmi. Często spotykam się z sołtysami, gdzie zdobywam oznakę kolarską, turystyczną. I muszę potwierdzać trasy przebyte, spotykam się z sołtysami, z gospodarzami poszczególnych miejscowości, rozmawiam o problemach, o sytuacjach, w ogóle o turystyce, o jakichś obiektach przyrodniczych w danej miejscowości. I to mam możliwość. No, nie ukrywam, że również dla celów zdrowotnych, bo wstawiam sobie troszeczkę tak, że tak powiem w cudzysłowie, w kość. Tempo podkręcam, jadąc sam. To mogę sobie dyktować warunki, jakie chcę. Chcę się po prostu zmęczyć, chcę się... Ale widzę, że pan ma na rowerze również elektronikę chyba zastosowaną troszkę, która panu pomaga w tej wędrówce. Mam na myśli sprawy takie jak kompas, mapa, no i licznik na pewno jest. No tak, licznik mam, to jest chyba tylko jedno z elektroniki. Mam wyposażenie, które zobowiązuje. Mam 2 dzwonki. Jeden taki postojowy, drugi w ruchu. Dzwonek, no tu też chyba trochę zareklamuję. To jest mojego ojca, jeszcze dzwonek po niemiecki, który wzbudza dość duże zainteresowanie. Nawet po niemieckiej stronie jestem, to Niemcy bardzo oglądałem się ciekawo, co to jest za urządzenie. A z kompasu nie używam. Ja trasę raczej przygotowuję, wyjeżdżając, to ja wiem, gdzie chcę jechać. Czy panu ktoś towarzyszy, czy pan tak najczęściej pana widuje samego, ale też są i grupowe wyjazdy. No to... Co trzeba zrobić, żeby się do pana dołączyć? Znaczy nie trzeba wielkich, jeżeli jest impreza planowana, zbieramy się grupą, jedziemy grupą. Wtedy dostosowujemy tempo do grupy, realizujemy cele i plany, które my sobie zakładamy. Jeżeli jadę sam, też sobie zakładam plany, ale wtedy już mówię, ja sobie już dyktuję warunki jazdy, prędkość jazdy, czas odpoczynku, także i lubię to, lubię po prostu, bo mówię, jestem sam sobie panem i jak założę plan, tam ileś miejscowości zwiedzić przychodowo czy dane obiekty, to chcę to zrealizować. Jednokrotnie w grupie to się nie uda, no bo to z różnych przyczyn i obiektywnych, i subiektywnych, bo to nieraz i awaria, nieraz coś takiego, także... Tak, dlatego pana podpuszczam, bo mam takie ciekawe pytanie. 50 lat macie za sobą, a i co dalej? Jakie plany? No kolejne chyba, 50 lat będzie, może to już nie w wykonaniu naszych aktualnych działaczy. No, czy życzę turystów. Pana tego. No, dziękuję. Panu. Dziękuję, ale nie zmieniamy, nie popadamy w samouwielbienie po prostu. No to jest czas, który już minął. Pewne dokonania były wcześniej, była chwila przerwy, około 10-letnia. Po reaktywacji w 2001 roku no, znalazła się grupa, jak wspomnę, czas nieodżałowanego Kazia Górniaka, która skrzyknęła się. My to ciągniemy teraz, kolega zmarł, my to ciągniemy dalej. No, kolejny plan nakładamy, w tym roku mamy wybory, nowych władz. Wracając do Kazia, nie wspomnieliście o tym, ale dzisiaj po mszy świętej w
którą no, przyszło sporo turystów. Pewna grupa udała się na cmentarz, ażeby złożyć kwiaty na grobach byłych turystów, tak? Był aktualny turystów. No aktualny. No, nie wiem dlaczego były, bo przyjechali koledzy Kaja z Zielonej Góry. Ktoś odchodzi już na drugą stronę, to były. Ja rozumiem, że tych żywych, że byli turyści. No, tak, rozumiem. No tak, bo było takie założenie. Nawet jaka tam grupa, która przygotowała cały program, no to musiała być na sali tam jeszcze dopiąć pewne sprawy techniczne. Natomiast kolega Czerwiński zobowiązał się zorganizować grupę, którzy chcą właśnie odwiedzić grupy kolegi Chłopeckiego, kolegi Kazia. No i niedawno zmarłej naszej koleżanki, naszego członka Basi Gudzowskiej, poszli na cmentarz zapalić znicze. Żeby taka impreza odbyła się, no potrzebne są jakieś finanse. Na pewno macie jakichś sponsorów, którzy wam pomagają. Czy to będzie tajemnica, jeżeli pan ujawni? Znaczy tajemnicą nie, bo my nawet za to, za sponsorowanie, za pomoc, za współpracę wyróżniliśmy medalami honorowymi Znam Gminy Jasień właśnie tych naszych dobroczyńców. Wspomniany pan Owsianka, pan Raginia, powiedzmy, którzy materialnie nam pomogli w adaptacji naszej siedziby w wieży. Ale również no, tu wspomnieć należy szczególnie panią burmistrz, w ogóle Urząd Miejski w Jasieniu za pomoc materialną i sprzętu, powiedzmy, w przetransportowaniu pewnych rzeczy. Także bardzo chylę czoła dla samorządowców, dla Rady Miejskiej w Jasieniu za okazywaną pomoc, jaką, wiadomo, w jakim wymiarze oni mogą. No ma pan okazję wymienić tych sponsorów indywidualnych. No to już wspomniałem pana Owsiankę, pana... Skromnie, bo no, dużo firm jest na naszym terenie. No my aż tak bardzo może nie zabiegamy. No własnym sumptem, no to co nam potrzeba w miarę. Dużo nasi członkowie, dobrowolne składki, żeby zakupić trochę materiału do pomalowania, zrzucamy się, powiedzmy, zakupujemy. No i własnym sumptem, które sprawy, które już nie możemy sami wykonać, tak jak pan Owsianka nam stopnie do schodów wykonał, pan Draginia znowuż materiał budowlany nam trochę dostarczył. Tak? Jest to obiekt już historyczny, zamontowany w środku no dość ładnie. Czy on będzie służył tylko od czasu do czasu? Czy jak planujecie wykorzystać ten obiekt? Znaczy on jest, naszą siedzibą jest ten obiekt na przez cały rok. No nie używamy go porą zimową. Z tego powodu, że nie sposób jest ogrzać jego w zimie, więc go wyłączamy, wodę rozłączamy przez zamarznięcie, bo warunki poniżej zera panują wewnątrz, a latem my jesteśmy otwarci na różne imprezy. Kto się do nas zwraca o zorganizowanie czy ogniska, czy dla dzieci, czy szkoły powiedzmy, czy jakieś inne imprezy, oczywiście jesteśmy otwarci i zapraszamy. A no właśnie, brakuje w Jasieniu takiego punktu, gdzie by można, tak jak to się mówi, skromnie, daleko od zabudowań, spędzić miło czas przy ognisku, przy śpiewie, przy nawet i dyskotece, ale w czasie dnia. Może wykorzystać to młodzież, mogą wykorzystać do organizacji młodzieżowe. Dobra myśl. Nie, naturalnie, no to my się ogłaszamy, jesteśmy otwarci, także jeżeli ktoś zgłosi, już zgłaszali, kolega Kamyszek powiedzmy, z grupą dzieci przychodził w szkołę podstawowej i dzieci miały ognisko, bawiły się, trochę sprzętu rozstawiliśmy. I część to młodzież z Lubska tu przychodzi, też koleżanki naszego członka, pedagoga, przychodzi z grupą młodzieży, też tu się równie bardzo dobrze, jutro będą. Jeżeli pan byłby tak dobry, jutro będzie też rajd, chociaż na chwilę, tu też będzie powinna być duża grupa i jeszcze będzie może... to trudne, bo jutrzejszy dzień jest tak zaplanowany, że no, braknie po prostu czasu do snu. Ale no, życzę wam wszystkiego najlepszego tej okazji 50-lecia od firmy Telerzetu i mamy nadzieję, że niedługo znowu się spotkamy na trasie. Serdecznie. A co się życzy turystom na trasie? Trzeba narzucić. Połamania kół? No to kolarzu może, no nie zawsze, może spycha pęknie, to jest tego.
Ale bezpieczny, bo jadę, bo to przyjechał. Ile wyjazdów, tyle powrotów. Powrotów, szczęśliwych powrotów, oczywiście. To najważniejsze, szczęśliwych powrotów. Niebezpieczeństwo czyha i ze strony obiektywnej, i nawet z ludzkiej strony, bo to wiem, jaki czas ma. A ja serdecznie dziękuję w imieniu koła zarządowi Telerzetu, koledze Stanisławowi, operatorowi, który zawsze pamięta o nas, medialnie nas tu wspiera i puszcza dla mieszkańców. Pozdrawiam mieszkańców Jasienia. Dziękuję za każdą pomoc, którą nam okazuje. Dziękuję serdecznie. No po co? Dupka jest dobra? Ja nie mogę. Bardzo dobra. Jest bardzo dobra. A co to za zupka? Krachówka, proszę pana. Moja z miseczki. Z duetu z Lubska. Duet z Lubska. Szajnik jest, szajnik. Następna impreza w Jasieniu. Ładne spotkanie MGOK-u i na górce w siedzibie PTTK Włóczęga Jasień i Lubsko, dobrze mówię. A co się dzieje w Żarach? W Żarach się również bardzo dużo dzieje. Mamy jak zwykle szerokie plany jako oddział, a oddział nie może się obyć bez takich kół właśnie jak Włóczęga. Jesteśmy prawie już w symbiozie. Ja, poznając historię kół, bardzo się cieszę, że na początku XXI wieku pozyskaliśmy do oddziału właśnie takie koło jak Włóczęga, bo to są wspaniali ludzie, pracowici ludzie, co widać i po tym terenie, i po wieży, i w ogóle po imprezach. Imprezy są zawsze bardzo dobrze przygotowane. No, ubolewam nad jednym faktem, że mamy coraz mniej młodzieży, której się trochę nie chce ruszać i trochę brakuje nauczycieli, którzy by pociągnęli tę młodzież za sobą, ale to tak już dygresyjnie, nie związane z 50-leciem. I wracam do początkowego pytania. Co w Żarach? No, szykuje nam się duży ogólnopolski zlot turystów kolarzy w sierpniu, gdzie na pewno nie ominiemy gminy Jasień. Następne duże imprezy, na które zapraszamy, już tradycyjne, to 27 listopada mamy piosenkę turystyczną, gdzie bardzo dobrze zawsze wypada młodzież właśnie z Jasienia. Także na pewno w tym roku też będą uczestniczyć. Mamy szereg imprez mniejszych, ale chętnie przyjeżdżamy do Jasienia, bo wiem, że w Jasieniu zawsze jest wspaniały noworoczny marsz, jasieńska wiosna. Także chyba to jest najważniejsze, jak jesteśmy na ziemi jasieńskiej. Ja tu zauważyłem, że nie wiem, co określić, ale powiem po swojemu. Takie zdarzenie, że młodzież idzie za swoimi wychowawcami. Fajnych wychowawców mieliście w Żarach, w szkole. I tam ta turystyka jest rozwinięta. Słynna osoba, pan Ośmiecki. To technikum budowlane, tak. Żara. Jasień to samo. Czy nie pora, by już zaangażować pedagogów do tego? No przecież oni też powinni uczyć coś, nie coś o współczesnej naszej ojczyźnie. Oczywiście. Tutaj całkowicie się zgadzam, bo turystyka to jest coś takiego, że zostaje na całe życie. Jeżeli się nauczymy tego, można powiedzieć, już od przedszkola, bo wszelkiego rodzaju wycieczki, to już chwytamy tego bakcyla od przedszkola, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna i tak dalej. Jeżeli taki nawyk wprowadzimy, tego czynnego wypoczynku od najmłodszych lat, to on pozostaje na całe życie, bo coś człowieka gna, tą energię musi gdzieś stracić i nie trzeba wcale wielkich pieniędzy, żeby turystykę, ja tak określam, uprawiać. Wystarczy tylko chcieć, żeby się wybrać w okolice nasze najbliższe, żeby zdobyć właśnie tą odznakę, znam gminę Jasień. Naszą odznakę łużycką. W tej chwili mamy odznakę zdobywania parków. Wspaniała sprawa, parki naszego powiatu. My się koncentrujemy jako oddział powiatowy na naszym powiecie. 40 parków. A dlaczego parki? Dlatego, że mamy park Murzakowski, którym się szczycimy w naszym powiecie. I to jakby najwyższy szczebel drabiny. A później patrzymy na te mniejsze, gdzie również jest park w Jasieniu przepiękny. Także zachęcam wszystkich, jeżeli jeszcze nie wiedzą, do zdobywania tej odznaki. Taniej odznaki, rowerem, pieszo, a proszę bardzo, i autem. Ale aby wyjść i się po parku przejść. No trzeba odebrać dzieci od komputera. Oczywiście, to jest całkiem inna sprawa, tylko jak to zrobić, to już musi każdy znaleźć. I rodzic, i nauczyciel. Ale właściwie to w tej chwili bym powiedziała, jeżeli nauczyciel nie chwyci sam tego bakcyla i nie będzie liczył godzin,
bo to nie jest tylko dwie godziny turystyka, to nie są dwie godziny w tygodniu, czy godzina w tygodniu. No to trzeba poświęcić dużo, dużo więcej czasu, no i być prężnym organizatorem, bo to nie jest, ja zawsze nauczycielom powtarzam, najłatwiej jest przeprowadzić lekcje. Bo bez przygotowania jesteśmy w stanie przeprowadzić dobrą lekcję. Każde inne działanie już wymaga trochę pracy. I nauczyciel, który chce robić turystykę, musi sobie na to odpowiedzieć, czy ja chcę przekazać trochę siebie innym uczniom, czy chcę pokazać, co potrafię i jak za sobą pociągnąć i nie liczyć swojego czasu i nie liczyć, że będą za to gratyfikacje pieniężne. Takim tutaj zapalonym turystem jest pan Kasprzak. Zbysiu Kasprzak, oczywiście. Dziękuję. Zbysiu Kasprzak jest wspaniałym człowiekiem. Cieszymy się, że mamy go w oddziale, bo oprócz tego, że jest wszystkim zainteresowany, bo również mamy swoje imprezy oddziałowe, gdzie Zbysiu zdobywa i koronę gór polskich i zbiera Nepomucenów i szereg innych rzeczy, to jest naszym głównym plastykiem. Bez niego sobie nie wyobrażam, jakby wyglądały nasze odznaki, nasze książki, bo wszędzie jest projektantem. Także życzymy mu dużo zdrowia i niech jak najdłużej tworzy i ma wspaniałe pomysły. Na zakończenie, proszę panią, 50 lat, to dużo i niedużo. 50 lat następnych przed nimi, co by pani im życzyła? No to właściwie musielibyśmy wrócić do tego, co jest, czyli takich tradycji, kontynuację tej tradycji, które mają, że się spotykają, że działają, że robią, że niczą własnego czasu. No to, co wspomniałam, troszeczkę więcej młodzieży, dzieci, młodzieży i tak dalej. Łączmy te pokolenia, przekazujmy im, co było, przekazujmy im historię, bo właściwie od 45 roku my tworzymy tą historię. Bądźmy szczerzy, u nas nie ma, tak jak na wschodzie Polski, jak na tych terenach rdzennych Polsce, tą historię to już tworzy każdy kamień, każda figura, która tam jest, a my od 45 roku dopiero tworzymy tą historię. I ci ludzie, o których dzisiaj były mówione takie wspaniałe wspomnienia, to oni już właśnie od 45 roku tworzyli w Lubsku, w Jasieniu, Żary, Zielona Góra, Międzyrzecz, to co teraz my mamy. A cieszę się bardzo, że było parę osób właśnie tych nastoletnich i właściwie to przyszła mi taka myśl, że faktycznie, że oni mogą robić aż setne obchody koła Włóczęga. To życzę tym młodym, którzy byli, żeby mogli doczekać setnej rocznicy. Autobusem, 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 autob